Ależ entuzjazm. Bo to już, proszę, to już jest grudzień. To już jest połowa grudnia prawie. To już jest czas, kiedy czas myśleć o zmianach zimowych. Jedni zimą rzucą nałogi na styczeń na przykład. Inni ruszą na siłownię. A inni wypierniczą trenera na zbity pysk, na bruk, żeby tam... Swych dni dobił. Nie, bez przesady. Jest zima, jest zimno, jest wtorek, jest 8.30, jest program Tetrycy. To najgorsza spośród tych wiadomości, które, które powiedziałem wcześniej. Gorsza nawet od tego, że jest zimno. No ale co? Przynajmniej się wpasowujemy w ogólny krajobraz. I są też ekstraklasowe dużynki, takie Można powiedzieć, że powoli, że to jest taka. 3:30 w klubie. I zostali już najwytrwalsi, że zostali już tylko ci, co tak naprawdę nie mają na taksy i czekają, aż będą jechały tramwaje. Znowu od 4:15 tramwaje już jeżdżą w Łodzi, więc jak w klubie przetyrasz do 4:00, to już możesz pierwszym tramwajem wracać do domu. Tak przynajmniej było 15 lat temu kiedyś. Od tramwaje jeszcze... w nocy? No właśnie od 4:15. Znaczy wtedy były od 4:15. Była przerwa, tak ostatni jechał chyba 23, tam nie wiem, 10. I wtedy już wiadomo było, że to wtedy już nie wrócisz. Znaczy, no możesz nocnym, ale nocnym to wiadomo, to nigdy nie, nigdy nie wiesz, gdzie się obudzisz, jak wsiądziesz do nocnego. A potem już ruszał ten ranny. I ten ranny chyba ruszał właśnie 4.15, 4.20. I nim można było się dotelepać do domu z klubów. Więc taki jest okres teraz w ekstraklasie. Czego najlepszym dowodem? Twarz dowolnego Lechity. Dowolnego, absolutnie. A jak tych twarzy nie wystarczy, to są twarze kibiców Legii Warszawa, kibiców Pogoni Szczecin, kibiców innych faworytów, ponieważ nie wiem, czy Kuba zauważyłeś, ale jeśli sprawdzić kursy bukmacherskie, to żaden faworyt meczu nie wygrał w tej kolejce. Ani jeden. Nikt. Żaden z faworytów. Dziewięć meczów i żaden faworyt nie wygrał meczu. Opatrzność nad nami czuwała po prostu, bo faworyt by wygrał. W Łodzi, gdyby supek i poprzeczka nie były aż tak łaskawe dla nas. Ale pomyślałem sobie, że być może zanim przejdziemy do tych najważniejszych tematów dotyczących tego, które kluby ekstraklasy zwolnią swoich zagranicznych trenerów i zatrudnią w to miejsce marka papszuna, mhm. to będzie w ogóle dosyć trudny temat dla marka papszuna, jak jednocześnie prowadzić trzy kluby, a może nawet cztery, bo przecież ten ten główny faworyt też nie, nie najlepiej sobie radzi, mimo że ma polskiego szkoleniowca i zdarzają mu się mecze niezbyt udane. To ja chciałem, żebyśmy wyjaśnili, co robiliśmy w fotobudce, bo Mateusz to ujawnił. Nie wiem, czy chcesz powiedzieć, co robiliśmy w fotobudce. Zostaliśmy, to nie ma długiej historii. Weszliśmy do fotobudki i tyle. Ja chciałem się usprawiedliwić i wywołałem ten temat właśnie po to, żeby się usprawiedliwić. Może, może na tym filmie, który ujawnił Mateusz na portalu X, na portalu X, może to wyglądać tak, jakbym tańczył. Ale to nie tak. To nie jest tak, ponieważ po prostu ta fotobudka, mimo że jest 360 w teorii, to ona jest tak skonstruowana, że dwie osoby stoją jakby tyłem do, do publiki, która może się zgromadzić, a jedna osoba stoi przodem. I Leszek i Mateusz stali tyłem tak do publiki bardziej. I mogli udawać, że nie słyszą, co ta publika mówi, a ja stałem tak centralnie frontem i miałem kontakt wzrokowy ze wszystkimi osobami, które stały i one najpierw krzyczały, że tak możecie się ruszać, możecie robić różne pozy, możecie tańczyć i ja wtedy też udawałem, że nie słyszę, tak jak Mateusz Ileszek, ale potem zaczęli gestykulować, że tak ty, ty zrób tak, zrób tak, to, tu, możesz się ruszać. Ja już byłem bezradny. Już wtedy, jak widziałem, że oni tak bardzo sugestywnie mówią, że tak, ruszcie się, to ja pękłem. no pękłem. Szkoda, że bo... jednak nie zamieniliśmy się, bo ja chciałbym zobaczyć ich, e, ich naganianie do ruchów i mnie stojącego absolutnie coraz bardziej bez jakiegokolwiek ruchu. Myślę, że musiałoby to być dla nich ciężkie doświadczenie. A wczoraj miałem taki nastrój, że karmiłbym się tym jak wampir. <laughs> No muszę przyznać, że ja się złamałem. Ja się złamałem. I dlatego właśnie stwierdziłem, że warto. A, Huba z Buba spyta. Kuba, jakby ci w ogóle kazali skoczyć, to też by skoczył. Tak, skoczyłbym. Generalnie nie trzeba mnie dwa razy namawiać, żeby coś zrobić, nawet jeśli ja tego nie chcę. To tak się zdarza. Bardzo często. Ostatnio tak też było przy podpisywaniu listy listu, który nawoływał do tego, żeby Jakub Kwiatkowski został ponownie rzecznikiem pzp -u. A tak naprawdę, który był tylko podziękowaniami. I widziałem na Twitterze, że ludzie mnie tak dopytywali. A jakby koledzy powiedzieli, że skaczemy z mostu, czy byś skoczył? Tak, 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 ja bym zrobił to, co koledzy. Bo jestem bardzo podatny na manipulacje i nie potrafię odmawiać, więc tak by to było naprawdę dobrze. Ja chciałbym zapytać nasz szanowny czat, przy okazji oczywiście go powitać, jak byście umieścili na liście wynalazków ludzkości fotobudkę? Między jakimi zbrodniczymi wynalazkami umieścilibyście fotobudkę? Fotobudka to już jest gdzieś taka narośl na weselu, na tych wszystkich imprezach okolicznościowych. Taki grzyb, taki czyrak na zniszczonej cerze wesela i różnych imprez okolicznościowych. Uważam, że fotobudka to już jest. Jeszcze tam są takie śmieszne różne przedmioty zawsze kapelusz z kwiatkiem, sombrero. Nie Ale wiem, widz widziałem wiem. smutek tych ludzi, bo dodam, że byliśmy w bardzo ekskluzywnym miejscu. I ludzie spodziewali się tam, że będą no, tacy yy, goście na poziomie, no, byliśmy my. No i tak Pech chciał, że jako pierwsi ko tej fotobudki się zakręciliśmy i widziałem, widziałem ich dumę, taką, która jednocześnie momentalnie przemieniła się w niemalże rozpacz. Dumę z tego, że mają naprawdę fajne gadżety. No tak, słuchajcie, ale to zanim wejdziecie, to się przewieźcie. Zobaczcie. Mamy naprawdę dużo gadżetów, i czułeś, że oni włożyli całe serce w skompletowanie dokładnie takiej torby z gadżetami, że tam było wszystko. Tam byś mógł wyciągnąć Johna Vandenbroma nawet yy, maskę i się w niego przebrać. I oni czuli, że to jest dobre, co oni zrobili, i jednocześnie czuli, że ludzie to docenią, a trafili na nas. I kiedy odpowiedzieliśmy, że my już jesteśmy przebrani, bo mamy koszule i marynarki, przynajmniej ja tak odpowiedziałem. To widać było rozczarowanie. Było widać bardzo duże ciasto dla nich, że nie nie przebierzemy się do fotobudki. I zrobiło mi tak, się nawet przykro. Tak jak mówiłem już Mateuszowi, że jedyne czego brakuje na tym filmie to nie tej podłożonej muzyki, trochę takiej festyniarskiej, tylko głosów z obsługi tej fotobudki, którzy tak patrząc, co my z Mateuszem robimy, tak rozpaczliwie krzyczą: Ale możecie się ruszać, możecie coś robić. To byłby dużo lepszy podkład niż ta muzyka. Gdy my stoimy i nic się nie dzieje. Jest mi teraz strasznie głupio, że dałem się złamać. Wydaje mi się, że dużo efektow bardziej efektowny byłby ten film, gdybym się nie dał złamać i też bym tak stał. No ale przynajmniej byłem bez przebrania. Bo... Ale byłem bez przebrania tylko dlatego, że jeszcze wtedy ci wszyscy ludzie nie wiedzieli, że tak łatwo jest mnie do czegoś przekonać. Bo gdyby powiedzieli, a załóż to. Ja powiedział, no dobrze, założył, I bym założył tam to, co było przygotowane w tej, w tej fotobudce. Kuba, pozwolisz, że prze... jeśli ktoś chce zobaczyć, to Mateusz wrzucał na Twittera. My podaliśmy z Kubą dalej ten już filmik. Ale są już pierwsze Kuba propozycje tego, jak złym pomysłem w historii ludzkości jest fotobudka. Paweł Mocek. Fotobudka między zwolnieniem Jakuba Kwiatkowskiego a wynalazkiem Oppenheimera. Tak, to jest już wąska skala. Dominik wstępień. Fotobudka to efekt uboczny łącz łączenia pasztetu profi i liszaja. Uważam, że pasztet profi ma jakieś walory pozytywne, czego nie powiedziałbym o żadnej fotobudce. W ogóle miałem w pewnym momencie też wrażenie, że wszyscy prowadzą biznesy związane z fotobudką. Miałeś tak. taki moment w swoim życiu, że, że albo ktoś, że jeśli ktoś nie założył jeszcze takiej organizacji, w której ktoś się bije. Jest znany, to na pewno ma fotobudkę. To są dwa jedyne możliwe biznesy w Polsce: organizacja walk albo fotobudka. Tak, potwierdzam, mój dobry kolega ma fotobudkę i to chyba dobry biznes, tak mi się wydaje, bo bardzo często widzę, że wstawia różne zdjęcia tam, gdzie jest z tą fotobudką. I jestem w sumie zaskoczony, że tylko jeden kolega ma tę fotobudkę. Znaczy w sumie dwóch kolegów, ale to jest jeden biznes. Yy, polecam zresztą generalnie, jak ktoś szuka fotobudki. No, wątpię, żeby ktoś szukał fotobudki, bo w ofertę wydają fotobudki znajdziesz wszędzie tak naprawdę. Ale no, jeśli by ktoś szukał, to, to serdecznie polecam. Yy, jest w Łodzi. Kręć mnie? Coś takiego, chyba tak to się nazywa. Więc serdecznie, serdecznie polecam taką fotobudkę na wszystkich imprezach, na których mnie nie ma. Na tych, na których jestem, polecałbym raczej coś innego. Znaczy. Nic bym nie polecał. W ogóle polecałbym mnie nie zapraszać na imprezy. To, to by chyba by najbardziej spełniało jakby tutaj wymagania wszelkie, jeśli mhm. chodzi o, o to, jak zadbać o udaną imprezę. Żadna fotobudka, żadne inne rzeczy nie dadzą ci tyle, co nie zapraszanie mnie. To jest absolutnie naj, największy plus. Oszczat, mhm. jeszcze coś przywołał? przywołał? Tak, tak, dwa znakomite komentarze. Kubas, bubas. A gdyby połączyć przyjemne z pożytecznym i zrobić na weselach fotobudkę rentgenowską, bardzo fajna pamiątka i przydatna rzecz w kolejce na sor po weselu, a także borad skrócony. Ja mam fotopułapkę w śmietniku. Myślę, że fotobudka jest trochę taką fotopułapką w śmietniku, jakim jest wesela i inne imprezy okolicznościowe. A właśnie fotopułapka to nie jest tam w lasach, jak ktoś wyrzuca śmieci? No tak, ale fotobudka jest taką trochę fotopułapką na ludzi. Że tak, tak. A już trochę jestem, no włazisz, nie wiesz do końca, po co, dają ci jakieś dziwne rzeczy i. No, no nie wiem, po co się dobrze bawić. No, nie ma powodu, żeby się dobrze bawić. No, to brzmi jak, dobra, jak To brzmi jak zabawa. Nie rozumiem tego konceptu. A wiesz co, tak, teraz sobie pomyślałem, a jeśli to faktycznie była fotopłapka, bo ja czasem widziałem na przykład na fanpage'u Miasta Łodzi albo na, na innych fanpage'ach miast czy osiedli, że ktoś rzuca, tak. O, zobaczcie, dzięki naszej fotopłapce widzimy tutaj, jak z Vana ktoś wyrzucił śmieci w naszym wspólnym lesie. Odtajnimy tablice rejestracyjne, chyba że kierowca Vana przyjdzie i po sobie posprząta. Haha, ha. no i kierowca Vana, jeśli do niego to dociera, to przychodzi, posprząta te swoje śmieci i tyle. A jeśli nie, to zostaje wobec niego wszczęte jakoś, jakiś przewód sądowy, tak mi się wydaje. I tak teraz zaczę się zastanawiać, czy na jakimś się nie znajdziemy, że, o zobaczcie, ktoś tu wyrzucił śmieci do naszej fotobudki. Możecie je ujrzeć, jak się nie ruszają w naszej fotobudce. Proszę tego, kto tutaj ich ulokował, żeby się jak najszybciej zgłosił. I wtedy ktoś by się musiał zgłosić po nas, bo to my byliśmy w tej foto łapce, fotobudce. Więc to nie jest, nie jest wykluczony scenariusz też. Widzę, że Marczewski Markus Typrze. Nie zapraszajcie Kuby na imprezy, bo ostatnio się przyznał, że przynosi tylko siebie, a to nie za wiele. No tak, tak również wczoraj było, ale przyniosłem siebie w e, marynarce, a to już jest coś, coś nowego. I czegoś się nie spodziewałem. I Tomasz, Sęk mi kiedyś zdjęcie zrobił fotoradar zakonspirowany jako kubeł na śmiecie. Myślę, że to też była fotobudka. Myślę, że ja bym te wszystkie. E, Fotobudki jako fotoradar, jakieś takie połączenie. Nie mam, nie mam do końca pomysłu, jak to zrobić, ale uważam, że te pomioty diabła gdzieś jakoś mogłyby się zmiksować i powstałoby coś interesującego. Że na przykład fotoradar robi ci to zdjęcie, ale zarazem dobaje ci śmieszne wąsy i taki kapelusz, taki wesoły, wiesz, taki z piórkiem. Ale... I na koniec, jak masz tam kwota mandatu, to jest w takiej czciące, jakie 100 lat, takiej różowej, i tak dalej. Że tak do zapłaty za przekroczenie prędkości masz, i jest ta kwota taka kolorowa, jakieś tam fajerwerki strzają. Tak powinno się wystawać mandaty z mhm. fotoradaru, faktycznie. Comic Sansem. Tak, jestem, jestem też, też za tym w całej rozciągłości. Natomiast zdarzyły się rzeczy jeszcze inne ważne, których nie miałem okazji z Tobą. Przegadać. Aha. Trailer GTA 6 wyszedł. Widziałeś trailer zbiałem, GTA 6? Zbiałem, tak, tak. Jeszcze mam do nadrobienia GTA San Andreas, GTA 4 i GTA 5, więc trochę mi zejdzie, zanim zacznę grać w GTA 6, ale tak, jestem na dobrym kursie. Muszę przyznać, że w, w, taka nieopanowana chęć mnie naszła na to, żeby grać w GTA. Ale nie mam pretekstów I stwierdziłem, że bo tydzień temu rozmawialiśmy o tym z Damianem chwilę, Damian grał we wszystkie GTA, więc no był troszeczkę bardziej przygotowany do rozmowy o GTA 6. Natomiast wtedy tego nie proponowałem, a teraz sobie pomyślałem, że skoro są z nami nasi widzowie, to jeśli na drugim kanale na przykład by chcieli zacząć, jak gramy z leszkiem w GTA 4, to to by był pretekst. To by był pretekst, żeby zacząć przechodzić po kolei GTA. Tak samo jak Tier z bohaterami z GTA. Co też wydaje mi się atrakcyjnym, atrakcyjną rzeczą. Natomiast premiera GTA 6 jest przewidziana na czas, kiedy możliwe, że nas już wszystkich nie będzie. E, więc e, na razie hold Your Horses jeszcze dwa lata chyba prawdopodobnie do premiery, więc trochę tego, e, tego jest. I są już chyba dwa komentarze, że Lordzie jak się z nie chcemy, więc już możemy zamknąć ten pomysł. A ja, 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 ja. To Muszę muszą Ale 1986 bizej zagrajcie we Franco. O, we Franko, tak, tak, koniecznie. Crazy Revenge, to było dobre. Tam się dało się przejść obok auta? Nie, chyba auto tylko stało, nie? Dobrze pamiętam, że auto stało i mogłeś przejść obok auta i ewentualnie tam się bić obok auta. Był taki bonusowy etap z samochodem. Nie chciałbym go przytarczyć. <laughs> Ale nie dało się jeździć. <laughs> trochę jak okay. Naprawdę, na, na, ta gra jednak jest trochę niesmaczna, tak? Jak nie, nie masz 11 się lat, to trochę zaczyna się zastanawiać nad nim, nad niektórymi elementami. Ale cieszę się, że Szczecin został uwieczniony w grze. To zawsze miło wiesz, że Szczecin jest w grze. Mm. Ale w Mortal Kombat też jest jedna e, lokacja, na której się walczy, i to też jest Szczecin. Więc e, cieszę się, że Franco spopularyzował Szczecin jako, lokaliza, jako lokację do różnych e, bitw, walk. Szczecin pojawił się w Tekenie, także bardzo fajnie. I to wszędzie jest plaża w ogóle, to, bo to jest, to jest interesujące. Ja, jak gdybym tylko znał Szczecin z gier, to bym był przekonany, że to jest jak, jak Ibiza, że tylko plaża, morze, ocean właściwie i nic innego. Więc jestem, jestem absolutnie zaszokowany, że inne miejscówki szczecińskie się nie przybijają do świadomości twórców gier. Zawsze wszyscy muszą tą plażę wrzucić słynną szczecińską i to jest, to jest dla mnie coś, coś, coś dziwnego. A, Karolka, obiecujecie, a Storm Over Europe jak nie było, tak nie ma. Eee, Graźmy trochę w Stormover Storm Over Europe, ale to nie emisyjne jest, raczej. Tak nam, się, tak nam się wydaje. Jest to gra dość mocno brutalna, jednak mimo wszystko eee, i momentami dość, dość mocno niesmaczna. Może jakoś, jakiegoś szorca z tego ulepimy, jak narrator się wypowiada w tej, w tej grze, ale lokalizacja jest za to doskonała i to jest coś, co z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć I, i ostatnio miałem nawet taki epizod, że był jakiś lektor w jakimś filmie mówię, kurczę, skąd znam ten głos i dobre 15 minut mi zajęło rozkminienie, że to jest właśnie narrator z Hollywood Storm Over Europe. Bardzo długo rozkminiałem, więc co on mówił, gdzie on mówił i do sobie przypomniałem jakieś skrawki takie porwane jego, jego wypowiedzi, że to jest on, że to jest ten sam człowiek. Namierzyłem go po imieniu, nazwisku, proszę, wszystko się okazało, że mam dobry słuch, że pamiętam głosy. Dobra umiejętność. Można jeszcze zrobić ewentualnie, Kuba, kiedyś tier listę cytatów z Franco. Uwaga, zmęczyłeś mnie ćwoku. Muszę chwilę odpocząć, a potem rozerwę, coś tam, coś tam. Rozerwę ci, coś tam. No tam, tak jest. Ciekawe, kto pisał linie dialogowe do Franco Crazy Myślę, że przynajmniej Salman Rushdie. O, Age of Empires 2. No, to jest klasyczek. Zaproponował Eros Zero Nero i powiedział też, o tym napisał Mal Zachar. To gra mojego dzieciństwa, Teutonia Najlepsza Cywilizacja. E, miałem problem z Age of Empires 2. E, znaczy... Problem miałem pierwszy taki, że po raz pierwszy trafiłem na tę grę, kiedy jeszcze byłem na nią za durny i nie potrafiłem przejść kampanii totalnie. Grałem tylko potyczki i w tych potyczkach jakoś szło. Zwłaszcza jak sobie wziąłem na przykład, że ja jestem sam i jestem jakąś mocną cywilizacją, a, a moi rywale to, to nie za bardzo. Więc wtedy mi szło. I to był mój pierwszy problem. Natomiast mój drugi problem był taki, że drugie zetknięcie z Age of Empires miałem, kiedy już byłem Turbo Patriotą i jak w jednej misji byli Polacy i byli rywalami, to byłem bardzo rozczarowany. Mówię, co? Dlaczego nie ma kampanii, gdzie ja gram polską i zdobywam wszystko po kolei? Tak jak to było zresztą w naszej historii, przecież nigdy nie przegrywaliśmy żadnych wojen, tylko zawsze wszystkie wygrywaliśmy w tamtych czasach. No ale niestety nigdy nie ziściły się moje marzenia o tym, żeby pograć, pograć tak, polską. Rzadko becie. można było grać polską, dlatego tak bardzo szanowałem Europę Universalis od absolutnie pierwszych tak naprawdę, jedynkę, dwójka już była za łatwa. Tak jakoś szybko, łatwo przejmowało się całe Węgry i Imperium Osmańskie. A jedynka jeszcze miała tyle błędów, że w pewnym momencie atakowała cię cała Europa. Była Polska kontra świat i trzeba było to zderzenie przetrwać. Nagle Wielka Brytania wypowiadać wojnę, Fran Portugalia i po prostu się broń, walcz. I kto jest mocniejszy? I to było fajne. Tutaj świetnie Huba z Buba, który dzisiaj top forma. Kubas, bubas, a potem rozerwę cię tańcem w fotobudce. Tak właśnie było we Franku. Franko w <laughs> fotobudce to jest ten poziom, do którego dążymy. A generalnie, jeśli chodzi o Europa Universalis, to w sobotę był stream charytatywny, w którym miałem okazję uczestniczyć. U Andrzeja Śledzia znajdziecie szczegóły. Tam też znajdziecie link do skarbonki, na którą cały czas chyba można wpłacać pieniądze, bo zbieraliśmy dla hospicjum. I powiem ci, że Europa Universalis 4 Top gra. Zainstalowałem ją w piątek wieczorem, bo w sobotę stream mówię, dobra, wezmę, zainstaluję, no bo jak mam grać, to dobrze, żebym chociaż wiedział, jak się to włącza i czy w ogóle, czy w ogóle dam radę to włączyć. No i okazało się, że nie jestem najlepszy w tę grę. W piątek wieczorem mówię, no kim mogę grać, bo tam pytają w ogóle. Dlaczego pytają mnie, kim ja, jak, jaką ja chcę nacją grać? Wiadomo, że chcę grać polską. Nie powinno być innego wyboru. Jestem w Polsce, jestem Polakiem, ściągnąłem grę, chcę grać polską. Więc wziąłem Polskę, no i jak już rozpoczęła się gra, mówię, dobra, to co tu można robić? Nie za bardzo orientowałem się tam w tych wszystkich podatkach, jakichś innych mm. politykach, przywilejach i, i, i armiach, nawet nie potrafiłem wyszkolić żołnierza, ale kliknąłem prawem na Rosję i jest, declare war, mówię, dobrze, można wypowiedzieć wojnę Rosji, to jest to. No i pierwsze co od razu, deklaracja wojny. Nie miałem kasus belli. I tu już mówię o, coś tutaj, niby taka o wierność historii to jak kasus belli przeciwko Rosji, a zawsze jest jakiś kasus belli przeciwko Rosji. No i jak zaatakowałem, no to okazało się, że już moi poddani nie, nie ufają moim, moim mądrym rządom, <noise> które rozpoczęły się od wypowiedzenia wojny największemu państwu na mapie, jakie tylko mogłem znaleźć. No ale no niestety, wygrał, wygrał tutaj mój wrodzony. W moja wrodzona rusofobia. No i potrwało to mniej więcej jakieś. No, nie zdążyłem przemieścić armii, bo, bo jeszcze nie wiedziałem, jak się nią poruszać. I Węgrzy wtedy mi wypowiedzieli wojnę. I mówię, nie, jak bratankowie zdradzili, tam dość tej gry, wyłączam. No i dzień później na, na streamie się połączyłem. Wlosowałem Brandenburgię, Od razu nawiązałem coś z Polską, z graczem, który, który grał Polską. Mhm. I na priwie rozmawialiśmy, bo nauczyłem się rozmawiać na priwie. W szkole całą armię. I oddaje we władanie Polsce. Niech Polska idzie na Moskwę jak najszybciej. No i gracz, który grał Polską, do końca tego streama został i ostatecznie udało mu się podejść pod Moskwę, więc stream charytatywny zakończony spektakularnym sukcesem. Tak. Bierze... A co Magellana było już głosowane, proszę zachęcać. Tak, głosujemy na Manula Magellana. Jak to słusznie zauważył Radek Nawrot, jedyna szansa, aby Poznań jakieś trofeum zdobył w tym sezonie, to Manut Roku. Manul Magellan. Trzeba, trzeba, to jest obowiązek i tu są jeszcze sugestie gier, w których można grać polską. Tomasz Figarski pod kątem patriotycznym najlepiej grało się kozakami. Gra kozacy. A, pisarię, był, prawda? tu Takie HFMP jest tylko słabsze, nie? A jest też jakaś taka gra z pogranicza fantazy i mechów i tam też jest Polska i ona ma takie na przykład, wiesz, no że są chłopi, ale są też meche, nie? Taka, taka gra i tam chyba z Ironem tam jest w tym. Co? Iron jest w nazwie, tak mi się wydaje. Iron coś tam, ale nie, nie pamiętam dokładnie. Ale wiem, bo ona trochę bazuje na takich, na takich obrazach, nie? Znaczy pamiętam te, te obrazy, tak. po prostu one też w grafikach odzieży patriotycznej, szeroko rozumianej. I pamiętam, że tam były takie wielkie, oczywiście teutońskie mechy. I dzielni polscy mali żołnierze. I chyba na podstawie tych między innymi grafik powstała cała gra. Ale faktycznie Iron Maiden, nie, Iron Harvest. Iron Maiden to był żart. I to był dobry żart. Marcelski Markus napisał, że to Iron Maiden się nazywa. Ale Marcin Smyk i Rodzioch piszą, że to jest Iron Harvest. Tak, super wyglądają, Uwielbiam te grafiki rzeczywiście. Są przepiękne. Te mechy, chłopi, no absolutnie wspaniałe. Tak potwierdzam. I cieszę się, że, jest... że powstała z tego gra, natomiast nie miałem czasu, gdzie niestety zagrać, ale brzmi jak coś fajnego. Też mi się tak wydaje, że jest to, jest to spoko. Patrzę. Paweł Mocyk. Panowie, zaczynamy, że przed Sejmem zdążyć zwolnić Broma. No tak. To chyba czas, że trzeba przejść do piłki nożnej i o niej porozmawiać chociaż chwilę. Bo że, dzieją się rzeczy złe w polskiej piłce. Widziałem mm -hmm. się, że... Czy, znaczy, są też rzeczy dobre. rozstanie z, z Jakubem Kwiatkowskim przede wszystkim to jest zło. Pamiętajmy. Pamiętajmy, że rozsanie się pzpn z Jakubem Kwiatkowskim to jest zło nadrzędne. Tak. To jest już ta granica, kiedy zło w polskiej piłce figlowało, trochę było takie upierdliwe, trochę takie. No dobrze, może całe sezony Ekstraklasy były ustawiane i to było niefajne, ale jeszcze nie przekraczało pewnej granicy. Natomiast rozstanie z panem Kwiatkowskim, no to to już jest za dużo. To trzeba po prostu... Gruba kreska. Trzeba się wziąć za siebie. Tak. Bo mogę to tylko potwierdzić. Wiesz, co zrobiłem teraz? Otworzyłem flash skora po to, żeby jakieś ramy czasowe określić. Ja chciałem ramę czasową określić taką. Od 6 listopada UKS, Łódzki Klub Sportowy, tylko jeden mecz przegrał. Niesamowite. Bo najpierw był remis z Piastem, potem było zwycięstwo w sparingowym meczu z Polnią Warszawa, przytrafiła się porażka z Zagórnem to Prawda, potem był odwołany mecz ze Starą Mielec i teraz remis z Legią. Także miesiąc, jedna porażka. Ostatni raz, jedną porażkę w miesiąc, co mieliśmy w pierwszej lidze, a i tak chyba wydaje mi się, że bardziej jesienią, jeśli dobrze pamiętam. Więc to nie jest tak, że dzieje się tylko zło. Dzieje się też dobro, ŁKS nie przegrał meczu. Muszę od razu tutaj wyjaśnić, bo nie wiem, czy śledziłeś mecz ŁKS-u z No tak. Nie oglądałem na żywo z otwarzenia. No to kojarzysz sytuację, że Pankow się bardzo niefajnie zachował wobec nas. Bardzo niefajnie. Pankow rzucił, wziął, rzucił piłką w kibiców. I muszę wam, drodzy widzowie, i to Leszek, się przyznać, że zrobiłem cztery kroki w kierunku Pankowa, bo akurat rzucił tak mniej więcej na tej wysokości, co, co my siedzieliśmy, i zrobiłem takie cztery metry, tak z zamiarem, że powiem mu teraz, co ja o tym myślę, co on wziął i rzucił, rzucił piłką, ale ja sobie przypomniałem, że siedzę na sektorze, gdzie siedzą między nimi wszyscy moi uczniowie. I na szczęście po tym trzecim kroku już sobie przypomniałem, że siedzą tutaj moi uczniowie. I poprzestałem na tym, że no bardzo nieładnie się zachował ten piłkarz. Mam nadzieję moi drodzy, że wy tak się nie zachowujecie na piłkarskiej murawie, jak ten oto Serb, który wziął i rzucił piłką w kibiców. E, rozumiem, że był prowokowany śnieżkami, e, natomiast e, no mimo wszystko ten rzut piłką w kibiców był nie na miejscu. Zwłaszcza, że tam w sumie większość dzieciaków rzuca tymi śnieżkami z tego, co, co widziałem w tych piłkach. Twoich hmm? Większość twoich uczniów. Nie, moi uczniowie są grzeczni, natomiast widziałem, że Ania w pewnym momencie podeszła tam, że słuchajcie, że rzucacie w piłkarzy, to do przeżycia, ale ktoś się może na tym poślizgnąć, nasza obrońca się może na tym poślizgnąć i gola możemy stracić, jak tutaj na tych śnieżkach się pośliznie pan, pan obrońca. No i wtedy, wtedy, przynajmniej w tym sektorze boiska było tych śnieżek trochę... Trochę mnie. Jozuę też wykonał bardzo spektakularny gest, jak schodził z boiska. Tak więc same ciepłe wspomnienia będę miał z piłkarzami Legii po tym meczu. Oni zresztą pewnie z EUKS-em również, bo to cenny punkt, który ich przybliża do Mistrzostwa Polski. Jak każdą inną ekipę z topu, która w ten weekend grała. No, prawie wszyscy zremisowali. No, Lech nie zremisował. Lech wziął i przegrał. Wziął i przegrał z piastem Gliwice. Jak piast Gliwice remisuje wszystko, to wziął i na Lechu wygrał. Jestem absolutnie wstrząśnięty. Pod wieloma względami. Bo... Ale to może oddam Ci scenę, żebyś zajawił temat Johna Van den Broma, bo znasz go lepiej. Wiesz, że jest trenerem Lecha. Ja wiem, że jest Holendrem. Chciałem się pochylić nad tym, jak szybko płynie czas. Ponieważ Van den Brom... Gdy przyszedł do Poznania, to był zwalniany. Po dwóch dniach. Pamiętam. Pamiętasz? Pamiętasz jak ta karuzela losów trenerskich, to, jak, zresztą jak, to nie było wcale tak dawno temu, To kiedy Van den Brom był zwalniany, a wydaje się, że ta era Van den Broma to trwa już tak mniej więcej od czasów Jerzego Engela za starami reprezentacji Polski. Van den Brom był zwalniany. Van den Brom nie potrafił wygrać w europejskich pucharach poważnych meczów. Później okazało się, że potrafił wygrywać w europejskich pucharach Poważne mecze, gdzie potrafi postawić się Villarreal'owi, gdzie Lech Poznań potrafi grać wspaniale, gdzie Lech Poznań przełamał blisko chyba 30-letnią klątwę dwumeczu pucharowego na wiosnę. Czyli Vandenbrom wpisał się do historii polskiej piłki już wtedy. Nieważne, że to liga konferencji, nie nieważne, że Kamilowi Kosowskiemu się to nie podobało, ważne, że wynik został zrobiony i to nie był ostatni wynik tej wiosny, bo Lech nie poprzestał na jednym wygranym dwumeczu. Tylko wygrał więcej, nawet z tą Fiorentiną bardzo ładnie powalczył. Lech zameldował się w ćwierćfinale europejskich Pucharów, a to już jest ta faza, od której możesz liczyć. Okej, okay, to już jest jakaś historia. Że weszliśmy do tych nazw, które nie mają tam samych tych liczb, że tam czwarta runda, 1,88. tylko jest ćwierćfinał, półfinał, finał. Jak tak, jesteś już w tej ósence. Chciałem że powiesz, że trafiłeś do tej fazy? gdzie rywale nie mają już właśnie różnych cyferek w nazwach, że Torsthav 83 z Malty, że do 1974 z Helsinek i inne takie tylko tam, już są tacy rywale, co z naszych nazwy, bo widziałeś kiedyś w telewizji albo na telegazecie. Ale już wszedłem ci w ten wywód. Nie, nie, to bardzo dobre, bardzo dobra uwaga, więc nawet jak patrzyłem sobie na ekstra Klasę, na to jak grał na znaczy Brom, Lech Van den Broma. To wyglądało to wspaniale, szczególnie jak już odpadł z tych europejskich pucharów i nie musiał się wiosną męczyć Kuba z tymi wyjazdami. To naprawdę na finiszu sezonu nie było lepiej grającej w Ekstraklasie drużyny niż Lech. Oni naprawdę wyglądali super ofensywnie, tu Welde się bawił. To było to, czego kibicom Lecha często brakowało, czyli przyjeżdża rywal, który jest ewidentnie słabszy pod kątem potencjału i jest po prostu złomowany. Ma wybite w pół... tam chyba do przed... Do przerwy na przykład chyba z Krakowią potrafiło 3-0 być na przykład. Tak? Tego typu mm. historie. Widzę, że kamera już mi się coś psuje, tak, tak na dobre. Nie, Mogę... huchnąłeś w nią po prostu. Jak powiedziałeś, że do przerwy potrafili wbijać gole, to wtedy kamera stwierdziła, że to huchnięcie odznaczy na, na swoim, nie wiem, jak to się nazywa, na tym szkiełku. No, Kraków. Ale... Raków na wyjeździe 0-2, tam Raków nawet nie oddał chyba celnego strzału wtedy. Ja wiem, że Raków grał wtedy w trochę rezerwowym składzie, ale wciąż. Krakowia do przerwy 3-0. Dziękuję bardzo, później już się tylko bawimy. Eee, tego typu mecze miały miejsce Legia, Lech 2 do ale to takie, gdzie rzeczywiście Legia tam w końcówce dopiero w szałek ich uratował, ale tak to Lech po prostu grał w piłkę atakowo Wyglądało to naprawdę świetnie. Eee, tak samo mecz, nie wiem, Lech Korona na finiszu zeszłego sezonu, również 56 minuta, 3-0, po godzince zamknięte spotkanie, dziękuję, mamy trzy punkty, wy macie zaszczyt grać przeciwko nam. No i teraz nic z tego nie ma, to było raptem pół roku temu, kiedy Van den był gościem, który miał prowadzić Lecha Poznań ku Kuba Nowejerze, ku temu, żeby Lech był po prostu poważną europejską drużyną, takim średniakiem, który zawsze gdzieś jest w tych grupach, który... Yy, który po prostu buduje sobie coraz rzetelniejszy ranking, który zawsze gdzieś w ekstraklasie też jest w czołówce i tylko teraz czekać, czy uda się Wanderbilla przedłużyć kontrakt, czy nie, czy zgłosi się po niego jakiś Anderlecht, czy nie. No szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że to się może tak, tak posypać. I tutaj już mówię, rozmawialiśmy już o transferach, że Lech zrobił transfery, które wyglądały dobrze, ale z różnych przyczyn one nie zawsze odpaliły, ale regres zawodników, którzy dobrze wyglądali pod Wandenbronem, a teraz wyglądają źle, jest zastanawiający. W zasadzie każdy zawodnik, jaki tylko jest w Lechu Poznań, zrobił regres względem wiosny. Nie wiem, czy to jest już... Naprawdę zastanawiam się, co jest taką konkretną kuba przyczyną tego, że absolutnie wszyscy zanotowali regres. Mm. Masz Milicia, który był gwiazdą Ekstraklasy, jednym z najlepszych stoperów. No i nie ma teraz takiego dobrego Milicia. No. Masz Pereira, który już też tam flirtował z, z kiedy ostatnio mieliśmy tak dobrego prawego obrońcę. No i to jest, to jest taki Joel, no sobie tam chodzi, biega i może jednak ten Tudor jest lepszy. Szokujące to jest dla mnie. Brak jakiegoś planu B u Van den Broma. No, mówiło się, że to nie jest najlepszy taktyk. No to jest gość od dobrej motywacji, rzuci piłkę, e, zażartuje. E, oczywiście to było trochę spłycanie, no bo nie robisz finału europejskich pucharów bez taktyki, ale może coś w tym jednak jest. Może te opowieści o tym, że Maciej Kędziorek robił dużą część takiej roboty bieżącej, też coś w sobie ma. Bardzo mocno się zastanawiam i dla mnie, no nie wiem, no po tej porażce z Piastem, no to już jest taka bezradność. To już jest bezradność w tym momencie Wandenbroma. Co więcej, poznańskie koziołki donoszą, że Szatnie stracił Wandenbrom, Ty, ty lubisz ten argument. O, strata Szatni. To jest już koniec. To jest tak jak w Europa Universalis wypowiedzi wojny bez kasus belli Rosji na przykład albo Imperium osmańskiemu albo temu tasmańskiemu w ogóle zawsze mnie zastanawiało dlaczego ja był tasmański a nie osmański jak w sumie właściwie to powinien być powinien być. któryś któryś z tych władców imperium powinien być Ano jeszcze przecież euro w pierdol, tak a Van den brom cokolwiek się mówiło okej okay, ale to jest ekspert od gry w pucharach tak może mu tam średnio szło w tych eliminacjach ale awansował i pokazał no i proszę bardzo, Martin Mikowicz się śmiał z chłopcem do podawania piłek, gdy wyrzucał Lecha Poznań z europejskich pucharów. Także nic nie broni tej jesieni Van den Broma. Nawet jeśli te transfery się nie do końca sprawdziły latem, to ta wciąż ta kadra nie powinna notować takich wyników w lidze, jakie w tym momencie notuje. Euro w, w pucharach. Słaba gra, bo to nie jest też przypadek pogoni Szczecin niektórych meczów, gdzie pogoń fantastycznie atakuje, ale ma dziurę w obronie i przegrywa spotkanie. Lech naprawdę się męczy na tym boisku. Lek gra źle. To hmm. Nie wiem, czy, czy zwróciłeś uwagę, jak Lech grał ten mecz z Piastem teraz i już przegrywał 0-1 i musiał rzucić wszystko na jedną szalę. No to było coś strasznego. To była taka, to... taka szmata na ryj te ostatnie minuty, gdzie jakaś zabłąkana wrzutka, jakaś próba dośrodkowania, jakiś żałosny rzut rożny, zero jakiegoś pomysłu, jedna wielka sraczka w Lechu Poznań i tak naprawdę Piast mógł podwyższyć. Co ostatnio zrobił widzę, Łódź, gdy był w takiej właśnie sytuacji, nalechu Poznań. Dramat. Nie ma w tym momencie moim zdaniem żadnego punktu zaczepienia takiego bieżącego, aby bronić Van den Broma. Jeśli chcesz bronić Van den Broma, to musisz sięgać po prostu do historii, do tego co się działo pół roku temu, że no pół roku temu ogarnął, to może ogarnie, ale z takich bieżących rzeczy nie ma nic. Marchwiński coraz słabszy, tak? Isak wrócił, już go nie ma. No i tak każdy zawodnik styl gry nic nie broni Wandenbroma i zdaniem. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o, o to, co powiedziałeś tutaj na końcu, czyli Lecha w końcówce meczu z Piastem, no niestety miałem tę wątpliwą przyjemność, żeby tę końcówkę oglądać, to żebranie o karnego. Oh. Panie sędzio, daj, my naprawdę potrzebujemy tutaj mieć karny i strzeć gola, bo inaczej nie damy rady. Prosimy, naprawdę. Tu piłka przeleciała tuż przed polem karnym. Można było założyć, że już Część jej obwodu była na linii, a linia, jak wiadomo, jest częścią pola karnego. Więc może dalibyście karny, bo piłka tutaj przeleciała i leciała dosyć szybko i to nawet my ją kopteliśmy. No ale sędzia nieugięty, nieugięty, nie, nie dyktował tego karnego. I kiedy widzisz drużynę o tej klasie, o takich nazwiskach, o takiej jakości, którą no, w teorii powinieneś posiadać, a w praktyce jej nie masz, która zniża się do czegoś takiego, no to wiesz, że to już jest naprawdę bardzo głęboka frustracja. Wielokrotnie miałem okazję obserwować mecze, gdzie sympatyzowałem z tymi słabszymi. I ci słabsi, właśnie wtedy się śmiali. Tak, ha co, macie tutaj milion euro, ale niestety jedyny wasz sposób na to, żeby zagrozić naszej bramce, to udanie się na webry do pana arbitra, żeby on się zlitował i podyktował dla was rzut karny. Nieprzyjemnie się na to patrzyło, bo to no, nie, nie, nie jest przyjemnym widokiem widzieć, jak ktoś, kto ma pewną klasę, zachowuje się totalnie bez tej klasy. Jak ktoś, kto ma pewną jakość, zachowuje się w taki sposób, że zaczynasz podejrzewać, że on jednak tak naprawdę żadnej jakości za sobą nie posiada. A tak jest trochę zlechem, i jeśli widziałeś tych piłkarzy, o których wiesz, że potrafią czasem grać dobrze, o których wiesz, że potrafią czasem naprawdę olśniewać, bo przecież nie można wymazać tej wiosny totalnie z pamięci. I oni, no. Robią to co robią, no to mówisz sobie, kurde, to tam naprawdę problem musi być bardzo, bardzo głęboki, jeśli, jeśli w taki sposób próbują walczyć o ten ligowy punkt z piastem. Ligowy punkt z piastem, z którym każdy ma ligowy punkt. Nikt nie ma ligowych trzech punktów z piastem, ale ligowy punkt każdy z piastem ma. Nawet my mamy ligowy punkt z piastem, mimo że piast prowadził 3 do 0 w meczu ze Łukajcem. Więc, więc tak to wygląda. No. No nawet licząc, że ok, te transfery latem nie sprawdziły się z bardzo różnych przyczyn, bo albo kontuzje, albo, albo kontuzje, to wciąż Lech Poznań budował sobie tymi transferami kadrę na tak zwane trzy fronty. I skoro mu odpadły puchary, to nic nie tłumaczy tego, jak wygląda w tym momencie w lidze. Tam wciąż na przykład w środku pola masz do dyspozycji, no kurde, masz Souse, masz Marchwińskiego, masz Kwekwę, masz Murawskiego, masz Karlstroma. To jest dwie drużyny ekstraklasy solidnie obsadzić. Pojętnie. Ja rozumiem, że Elias Anderson trochę wygląda dzisiaj gorzej niż wygląda na początku sezonu, ale to jest wciąż ta ekstraklasa zawodnik, który spokojnie powinien wystarczać. Po prostu. Nawet jeśli ma braki w defensywie, to powinien wystarczać. Nic się tam nie rozumiem. Nie rozumiem do końca w przypadku Lecha Poznań, ale Van den Brun to firmuje i po takiej porażce z widzewem u siebie, no musisz pokazać jakąś reakcję, musisz pokazać, że masz na to pomysł. A ty przegrywasz z piastem w Libice w żenujący sposób, po żałosnej końcówce. No, to jakby wystawiać i czy masz pomysł na wyjście z kryzysu, bo ja też jestem za tym, żeby dawać trenerom szansę na wyjście z kryzysu. Van den Brom zaczął od kryzysu i dostał szansę na wyjście z kryzysu, ale czy, czy widać po prostu to, że Van den Brom ma jakiś pomysł, bo moim zdaniem no, z Piastem nie dał tego dowodu. Do w <laughs> ogóle bardzo dużo kontekstów mi się przewinęło podczas tego, gdy mówiłeś, bo mówiłeś, że pół roku między innymi, albo nawet troszeczkę więcej, bo tyle minęło od sukcesów broma w europejskich pucharach, to jest bardzo dużo czasu i od razu przypomniał mi się Czesław Michniewicz, Czesław Michniewicz, który jesień końcóweczka, znaczy końcóweczka, no nie, no w sumie można powiedzieć, że środek jesieni. Słuchajcie, napoli to może wam kupon co najwyżej. Położyć albo coś innego z nim zrobić. Leicester City, a Lisy to ja lubię mieć na szyi, jak zakładam swój szal. Oczywiście, zeko to nie jest z prawdziwego Lisa. I tak dalej. Mocarstwowe w sumie, no znaczy mocarstwowe to złe słowo, ale Liga Europy, której w sumie się nie spodziewano, no bo, no bo jak można było się spodziewać Ligi Europy, kiedy przez 5 lat nie grasz w ogóle w, w fazie grupowej? Jeśli już to, no może Liga Konferencji gdzieś przy spędem. Potem w tej, w tej lidze Europy nawet niezły start do tego stopnia, że statystycy wyliczają, że masz jakieś 94% szans na to, żeby przejść do następnej fazy, a potem mija pół roku i tak, no wiecie co, jednak może nie do końca, tak, to byśmy widzieli jak, jak, jak wcześniej. I z Johnem Van Den Bromem jest trochę podobnie. I to jest dla mnie w ogóle niezbadane zjawisko, a wydaje mi się i, i jeśli się skompromituję tym stwierdzeniem, to trudno, nie będzie to nawet pierwsza moja kompromitacja od dziewiątej, a mamy dziewiątą dziesięć, więc to powiem, że z tą atmosferką wydaje mi się, że coś musi być na rzeczy, tylko nie na takim poziomie powiedzmy bardzo banalnym, bardzo takim trywialnym, że latem było ciepło, to robili grille, i wszyscy się świetnie bawili, a teraz jest zimno i nie robię już grilli, i się nie bawię świetnie. Tylko chodzi o coś trochę szerszego, bo kiedy jesteś w rytmie takim, w jakim był Lech wiosną przede wszystkim, kiedy grasz co chwila naprawdę duże mecze z dużymi rywalami o dużą stawkę na wielkich arenach, a potem w Lidze jeszcze w dodatku, kiedy już odpadasz z, z europejskich pucharów, radzisz sobie tak jak wtedy, że raków nie oddaje celnego strzału. No to cała ekipa zmierza dosyć dziarskim krokiem w jednym kierunku, nie ma czasu nawet za bardzo uwikłać się w jakieś tam wewnętrzne, nie wiem, wątpliwości, nazwijmy to wątpliwości. Natomiast teraz, kiedy masz ekipę zbudowaną na trzy fronty, czyli skład jest dosyć szeroki, masz bardzo dużo ludzi, część z nich zmaga się wiadomo z urazami, część z nich zmaga się z jakimiś innymi problemami, tak jak się zmagał z innymi problemami Salamon, czy jak zmagał się z innymi problemami Iszak. Ale generalnie skład jest raz, że dosyć liczny, a dwa, że skład od tak naprawdę meczu ze Spartakiem Trnawa ich życie totalnie nie wygląda tak, jak się na nie umawiali jeszcze parę miesięcy wstecz. Bo oni się umawiali na to, że jesień to będą duże mecze, że jesień to będą duże stawki, że jesień to będzie cały czas bycie pod prądem. I oni nagle teraz muszą jechać. Na zawisze Bydgoszcz i na Zawiszy Bydgoszcz muszą pokazać, że jednak nie są aż tak słabi, jak się mogło wcześniej wydawać. Muszą jechać i się męczyć z Arką Gdynia, którą w teorii to powinni szarpnąć juniorzy Lecha, którzy mieli grać w takich meczach po to, żeby pierwszy skład się oszczędzał na mecze z Fiorentiną, z West Hamem, z Aston Millą, czy z kim tamkolwiek jeszcze Lech miał grać. I w momencie, kiedy w takim przekonaniu wchodzisz w sezon, że ale to będzie super przygoda, no nie mogę się tego doczekać zwyczajnie. I John van den Brom, o którym się mówi, że jest właśnie specjalistą od tego częstego grania, od tego, że, że jak jest w rytmie meczowym, to cały czas wszystko jest, jest ekstra, a jeśli chodzi o taktykę, taką codzienną pracę, to może trochę mniej jednak, mimo wszystko. I Całą taką ekipą zostajesz wtłoczony do sytuacji, gdzie twoim jedynym big game to jest mecz z Legią tak naprawdę, a reszta to są, to są takie zwyczajne codzienność, która no nawet w zwykłym życiu zwykłego człowieka potrafi dojechać strasznie. Jak musisz po raz siódmy wymienić naczynia w zmywarce i zrobić czwarte pranie, bo już ostatnie wyschło i tam to ostatnie złożyć. No, to to odbija się na tym, w jaki sposób funkcjonujesz na co dzień. I nie chcę oczywiście mówić, że gdyby, gdyby lek, grał w pucharach, to by to wszystko zupełnie inaczej wyglądało, ale chcę powiedzieć, że nie dziwię się trochę i wydaje mi się, że może to być jedna ze składowych tego kryzysu, że to jest zupełnie coś innego, niż każdy z tych piłkarzy spodziewał się jesienią przeżyć. A przeżywają no, katorgi, męczarnie, no, przeżywają dramat, jeśli chodzi o, o ich sytuację w lidze i o to, jak, jak bardzo mocno nie wykorzystali tego handikapu, jakim był fakt, że najwięksi rywale muszą rywalizować w środku tygodnia z wielkimi klubami. No dokładnie. Runda Kuba z czatem, Markus Marczewski Spokojnie, Moder wróci i odpala. A nie, to nie ta kadra, sorry, ale klimat jest podobny rzeczywiście. Co, co źle świadczy o Lechu, jeśli można, ją porówn bo można porównać Lecha Poznań yy, ze znanym kłębowiskiem, brzmi Kubas, Bubas, ależ dziś forma. Fotobudka na weselach jest Lechem Poznań w ekstraklasie. Człowiek się trochę z tego pośmieje, ale ogólnie w kurwę. Głowa bez jeźdźcy. Przypominam, że w tamtym sezonie pół rondy szli na plecach z i Szaka, plus przebójski Weldę. Teraz w ofensywie nic z tego nie ma. Borat skrócony, jak odszedł Ramirez, to się posypało. Najgorsze, że wiesz, z którejkolwiek strony patrzysz, to nic nie pomaga Van Bromowi, Bo wiesz, czasami jest tak, że są te zaawansowane statystyki, te konkutery. Yy, natomiast te konkutery też są przeciwne Van Bromowi, bo punkty oczekiwane Lecha Poznań w Ekstraklasie są mniejsze niż to, ile punktów ma. Lech Poznań, biorąc pod uwagę, że może się skupić na lidze, to ma dość mało punktów. Jest wyprzedzany przez Jagę i Śląska, i za chwilę, może po prostu jeden zaległy mecz. A jak wiemy, zaległy mecz to są po prostu plus 3 punkty. I raków i legia, a więc ci zmęczeni pucharami rywale mogą doskoczyć do Lecha. i tak względem sytuacji, jakie tworzy, ma więcej punktów niż mieć powinien, według expected points. No to, to jest żałosne. To jest żałosne po prostu od strony Vandenbroma i zaczynam się zastanawiać nad tą łatką Vandenbroma z którą do nas po prostu przyszedł, że jest gościem trochę od atmosfery, że nie do końca jest mistrzem taktyki, a mam wrażenie, że jeśli Lech będzie szukał następcy, to teraz na zasadzie takiej jak zawsze drugiej strony, teraz musimy wziąć eksperta od taktyki. Takiego, co tam nie mówi, hej, zróbmy może dzisiaj, chodzi lisek koło drogi w ramach integracji, tylko tak, jestem taktycznym geniuszem. Jestem Ancelotti z Albanii. Podoba mi się, co napisał Obieży Świat, co łączy się z tym, co powiedziałeś przed sekundą. Jako fana Lecha frustruje mnie to wręcz hełpienie się Broma, że ma gdzieś analizę Gry Rywala. No i tu oczywiście musi, musi wjechać Daniel Myśliwiec, trener Widzewa, którym Lech Poznań? trudny do rozczytania. Chciałbym się tak yy, trochę sparafrazować to, co mówi Daniel Myśliwiec i, i opisać, opisać troszeczkę bardziej dosadnie. Ja nawet sobie to chyba wpiszę. Daniel Myśliwiec, Lech Poznań, na pewno będzie cała wypowiedź. Mam przed sobą tutaj Sport TVP, czyli portal, który spisał wypowiedź Daniela Myśliwca, gdzie mamy... O, dobra. To jest, to jest dokładnie to. Lech jest trudnym rywalem do rozczytania. Nie jest tajemnicą, że to zespół niezwykle dobrych jednostek. Czyli przekładając na polski, Lech nie ma żadnego szerszego planu. Bazuje na tym, co szarpną indywidualności. No tak. Zachowując wszystkie proporcje, uważam, że Lech jest realem Madryt Polskiej Ligi. Ma ogromną jakość piłkarską. Sam trener Lecha nie ukrywa, że bazuje na indywidualnościach. Lech Poznań naprawdę nie ma żadnego pomysłu, bo nawet trener mówi, że jak piłkarze coś zrobią, to będzie dobrze, a jak nie zrobią, no to trudno dalej jest. Oglądając Lecha często nie wiemy co może się wydarzyć. John Van Den Brod totalnie nie ma pomysłu na to, co może się wydarzyć na Murawie. Bazuje na tym, że może Krzychu weźmie piłkę i weźmie i wczeli. Końcówka meczu wynikała właśnie z jakości przeciwnika. Piłkarze mieli już totalnie w dupie, co było powiedziane w szatni i zaczęli brać piłkę na siebie, próbując błysnąć swoimi indywidualnymi umiejętnościami. Mimo wszystko my chcemy w meczach dominować, strzelać jak najwięcej goli, ponieważ bramki zwiększają naszą pewność siebie. Dodał myśliwiec. No trochę to przypomina Agę przed znaczy po meczu Dania Polska 4-0 Adam Nawałka Adam Nawałka, no, jednowymiarowy, nie, żadnego pomysłu nie ma. Tylko pamiętajmy, że Adam Nawałka zareagował w najgorszy możliwy sposób, czyli wymyślając nowe pomysły. Każdy z nich był nowy, ale jednocześnie każdy z nich był do dupy, więc było jeszcze gorzej niż w momencie, kiedy byliśmy łatwi do rozczytania. Te słowa daniela Myśliwca, plus to, o czym wspomniał Bierzy Świat na naszym czacie. No, to nie jest dobra laurka dla, dla no pana jeśli, jeśli, coś w tym, jeśli czegoś w tym momencie Lech potrzebuje, to właśnie analizy rywala: no to jest brak gardy z pokory. Jeśli nie masz gardy z pokory, a robisz cokolwiek, to prosisz się o kłopoty. Lech Poznań w tym momencie ma na stanowisku trenera gościa, który nie ma gardy z pokory. I dla mnie to już jest taki ostateczny argument. Proszę go zwolnić. Za chwilę, oczywiście, Lech gra z radomiakiem, czyli asystent gra. E, Maciej Kędziorek będzie grał. Z Van i najciekawszy mecz to jest chyba kolejki, obok oczywiście ŁKS Ruch, czyli mecz o to, kto jeszcze będzie mógł się całą wiosnę łudzić, że odrobi. Ale tak, no jak możesz lekceważyć, jak możesz grać w taki sposób, jak grasz, od miesięcy i lekceważyć analizę Rywala? No jak możesz? Ile trzeba mieć sobie pychy, ile trzeba mieć sobie braku szacunku do ekstra klasy, do której Van już powinien się nauczyć pewnego szacunku, bo w niej przegrywa żenujące mogę... to jest bardzo dziękuję ci obierze Świacie, że to przypomniałeś, bo to naprawdę nie jest tak, że Wanden Brom sobie nie wiem, nie radzi w tym momencie na robocie, tylko że sam sobie narobił dość oczywistych kłopotów, i to z takich e, bardzo słabych, z takich naprawdę rzeczy do, do ogarnięcia, tak, no kurde, no, wszyscy cię analizują, wszyscy cię przeczytali. Może właśnie to jest to, może go już przeczytali, może wiedzą, że on rzuca piłkę. Jedyny pomysł Wanden Broma, nowy nalecha Poznań. To jest rzucić chłopakom piłkę w inny sposób. No, niestety tak to wygląda z boku. Być może insajderzy powiedzą, że nie, że to tylko taki wizerunek. A być może powiedzą, no trochę tak to wygląda. Pisze Kurachen, goście weselni i obsługa do Lecha stojącego w fotobudce. Ej, róbcie coś, wy możecie się ruszać. Tak, <laughs> tak mogą się lecić i ruszać, ale z tego prawa nie korzystają na ten moment. A jeśli chodzi jeszcze o, o te wyniki w eksterdasie i o to, czy można było się nauczyć szacunku. Ja wczoraj wziąłem, mówię, dobra, przygotuję się do programu, bo znacie, znacie mnie, taki jestem, że zawsze jestem przygotowany do wszystkiego, zwłaszcza do porażki. I mówię, zobaczę sobie, z kim ten Lech wygrał w ostatnim okresie. I wyszło mi, bo widziałem, że kibice Lecha trochę na to zwracali uwagę przed spotkaniem z Legią przede wszystkim, ale nie tylko. Że to będzie mo możliwe, że to będzie moment weryfikacji, że wreszcie zobaczymy, Lecha na tle kogoś, z kim w teorii ma się, ma się szarpać. I y, od momentu y, wygranej na trakowem bardzo wyraźnej, ale ona miała miejsce jeszcze we wrześniu, Lech faktycznie wygrywał mecze. To trzeba przyznać, Lech wygrywał mecze. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że Lech wygrywał z trójką Beniaminków, ŁKS Ruch Puszcza, i Lech wygrał z Zawiszą oraz Arką. I tak naprawdę jedyną w pełni ekstraklasową drużyną, którą Lech w tym całym długim okresie pokonał, była Korona na wyjeździe. Która jest tym, aktualnie, który, gdzie to był mecz w, w śniegu, w zasadzie nie będący meczem piłkarskim, a Korona właśnie flirtuje ze strefą spadkową. W dodatku Lech grał nie fair, bo miał narciarza z Norwegii, tak. a statyka na pewno też, bo tak. inaczej, inaczej nie jest się narciarzem z Norwegii. Więc, więc tutaj można powiedzieć, że użył nielegalnego trochę zagrania w śniegu, wystawiając Norwega. No i jak na to patrzę, no to wygląda to źle, bo mamy remisy z Jagielonią Krakowią, mamy remis z Legią, mamy porażki z Piastem i z Widzewem. Czyli generalnie każdy, kto cokolwiek w tej lidze znaczy, no z Lechem nie przegrywał. Bo A jeszcze to Jagielonia to, nie... to jest mecz, w którym Lech prowadził 3-0 i to wypuścił. Kolejne frajerstwo, kolejne duży zarzut do Van den Broma. Ciężko to wygląda, ciężko to wygląda. Jeśli musisz się cofnąć do września, tak naprawdę, żeby zobaczyć zwycięstwo Lecha nad drużyną, która nie jest Beniaminkiem, Zawiszą Arką, tudzież, yy, tudzież Koroną, no to, no to ciężar. To znaczy, że bardzo, bardzo długo już trwa ten okres. Kuba, z kibicami w Poznaniu zostanie na pewno ten ćwierćfinał Ligi Konferencji, zostaną dobre wspomnienia, ale zostanie też 0,5 od pogoni Szczecin. Tak. Można Widzę, mówić o kontuzjach, skorę, można mówić o słabym. Z... Co? Widzę, że też otworzyłeś szczersko, Duży dużo szacuneczek. Przypomniało nie. mi się to. Przypomniało mi się to rzeczywiście, że jest 0,5, to jest potężna plama. No. Potężna plama na honorze całego Poznania. przegrać 0,5 z pogonią szczecin, która też radzi sobie chujowo w tym sezonie. Powiedzmy wprost, żeby było gorzej, tak? Pogon nie jest wcale w dobrej formie. Pogoń ma bliżej do zagłębia Lubin, które też jest chujowe. I z taką pogonią szczecin 0,5 obrywa. Lech, Poznań. No Gdzie masz tej jesieni chwycić się czegoś pozytywnego? W ekstraklasie, gdzie dostajesz 0,5 od pogoni? W Pucharach, gdzie zaliczasz klasyczne euro w Pierdol? No to jest dramat. To jest dramat po prostu. Ja nie, nie widzę żadnego argumentu tego. Każdemu się raz na jakiś czas zdarzy przegrać 0,5. Już naprawdę nie róbmy wielkiej afery z porażki, 0,5 w ekstraklasie. Każdemu może się zdarzyć. Znaczy, najczęściej zdarza się określonym klubom. Ale w teorii zdarzyć się może absolutnie każdemu. Kurde, im dużo o tym rozmawiamy, tym bardziej do mnie dociera, jak bardzo źle jest z Lechem Poznań. Jak bardzo głębokie są te problemy i jak bardzo jedyne, co je maskuje, to właśnie to, że Lech miał to niewypowiedziane szczęście, że jeśli chodzi o Puchar Polski, to trafił drużyny spoza ekstraklasy, a jeśli chodzi o ligę, to trafił serię meczów z zespołami, które no nie są najbardziej. Mocne, no takimi jak Ruch czy EUKS. Zresztą sam fakt, że EUKS w momencie, kiedy ja już nie wierzyłem, że kiedykolwiek strzelimy jakiegokolwiek gola, no to wzięliśmy i Lechowi w Poznaniu strzeliśmy. A gdyby nie kanciaty łeb, na Fasę, to mogło się zrobić 2-2 i mogło być jeszcze bardzo gorąco. Więc to wszystko są bardzo e, niepokojące rzeczy. Ja jeszcze chciałem tylko wspomnieć, bo w, przypomniałeś ten Euro w pierdol, że. Nie do końca, bo to jest teraz wygodny cel. Lech Poznań, John van den Brom. A my pamiętajmy o tym, że Spartak Trnawa to nie jest drużyna, która po pokonaniu Lecha rozpłynęła się gdzieś w przestworzach i nie możemy sprawdzić, jak sobie radzi. Otóż Spartak Trnawa w Lidze Konferencji Europy zebrał już jeden punkt w pięciu spotkaniach, tracąc 11 goli w tych pięciu spotkaniach, ostatnio przegrywając u siebie z Ludogorcem, a wcześniej notując takie wyniki, jak między innymi 0-4 z Ludogorcem, Podwójna porażka z, nie, przepraszam, jedna porażka z Fenerbacze 1-2, jedna z North 02. 0-2. Trnawa oczywiście trochę obstaje, bo w grupie z Trnawą jest North Island 10 punktów, Udo Gorec 9 punktów, Fenerbacze 9 punktów, Trnawa 1 punkt i trzy strzelone gole w pięciu występach w Europie. Więc no trzeba przyznać, że odpaść ze Spartakiem Trnawa to praktycznie jak awansować. Jeśli miałbym z kimś odpaść, to chciałbym odpaść ze Spartakiem Trnawa, bo potem można sobie powiedzieć, że przegraliśmy praktycznie z przyszłym triumfatorem. Gdyby tylko w lidze konferencji triumf był przyznawany drużynie, która ma najmniej punktów w fazie grupowej, bo Spartak o to miano, walczy z cukariczkim Belgrad oraz Brejda Blikiem, bo to są jedyne drużyny, które mają punktów mniej od Spartak Trnawa. Ale powiedz mi, Spartak Trnawa, przypomnijmy, ma też punkt za posiadanie e, najwięcej Mikowiciów w lidze konferencji. Za to UEFA uznała, że co, macie typa, którego wyrzucili z Termaliki? Nie no, damy wam za to punkt. Macie. Miejcie sobie. To jest dla mnie po prostu niepojęte. Jak sobie przypominam ten wers, z tym Spartakiem Trnawa. Dlaczego? Dlaczego? Przy czym jestem święcie przekonany y, i mogę pozostać w tym swoim przekonaniu na stałe, bo nie da się tego zweryfikować. Że gdyby wtedy Lech awansał, to naprawdę to wszystko by wyglądało inaczej. Wszystko by wyglądało inaczej. Gdyby, gdyby Lech nie sprawił tak dużego zawodu nie tylko swoim kibicom, nie tylko swoim włodarzom, ale też piłkarzom, którzy mieli swoje ambicje, swoje plany, swoje cele i które już na początku rundy zostały tak bezlitośnie ucięte. No i, i wydaje mi się, że im dłużej, jakby funkcjonuje gdzieś wokół tego środowiska, im więcej staram się dostrzegać. Tym bardziej mi się wydaje, że to jest czynnik, który jest trochę pomijany, że piłkarz, który zostaje tak skasowany, a jest na przykład Goli zadechem, albo jakimś jeszcze innym zawodnikiem, który, który ma naprawdę wysokie ambicje, no to trudno jest mu się potem odkręcić, bo wygodnie jest powiedzieć, że to są profesjonaliści, oni powinni do każdego meczu podchodzić tak samo. Dla nich to nie powinna być żadna różnica, czy jadą do Kielc w minus 20 grać z koroną o bardzo ważne trzy ligowe punkty. Czy jadą grać właśnie do Florencji z Fiorentiną, czy, czy jeszcze w jakieś inne ciekawe miejsce. Ale no niestety to są ludzie i u nich to też trochę tak działa, że jak dostajesz na wstępie strzała od Spartaka Tenowa i okazuje się, że zamiast pięknej historii sześciu spotkań na wielkiej arenie masz gówno, no to widać to potem w Twoich poczynaniach na stałe. Taka jest moja mhm. teoria, którą się podpisuje. Zlejbruk pisze nam, przypomina wręcz. Pamiętam, jak mówiliście w każdym programie, że po ćwierćfinale Ligi Konferencji jest to najważniejsze, żeby w kolejnym sezonie też grać w pucharach, żeby nie stracić rankingów i przestać być memem. Lech Poznań w następnym sezonie pucharowym po ćwierćfinale Ligi Konferencji zdobył mniej punktów rankingowych niż Gzira United. Możecie sobie teraz sami szukać, gdzie jest Gzira United. Zwykle się dość dobrze orientujemy w tych klubach, i jak mówisz jakąś nazwę, no to wiesz, że to bardziej Bałkany, bardziej Irlandia. Ale powiedz tak z głowy jesteś w stanie powiedzieć, gdzie gra Zira United. stał w Albanii, ale, ale boję się, że to w ogóle, że, boję się, że zmyśliłeś ten nazwę przed chwilą. Zira United, bardzo fajny klub. Zdobył więcej punktów rankingowych w trwającym sezonie pucharowym niż ćwierć finalista Ligi Konferencji. Lech Poznań. I wiesz, naprawdę wszystko się układa pod to, żeby drwić, drwić z Lecha Poznań. To, że akurat odpadłeś z pucharów ze Spartakiem Trnawa, z Mikowiciami i innymi odrzutami z Ekstraklasy. Moim zdaniem z nikim by to nie bolało bardziej, niż właśnie z takimi piłkarzami. I druga kwestia, to jest naprawdę sezon, w którym Lech Poznań, nie powiem autostradę do mistrzostwa, bo szanuję Jacka Magierę, szanuję Jagiellonię, ale wszyscy jak oglądamy Ekstraklasy już dłuższy czas, wiemy, że no wielokrotnie już zdarzały się drużyny, które jesienią wyglądały fantastycznie, a później brakowało trochę tej kołdry, długości tego koca i jednak ktoś z faworytów przejmował Lejce. I to jest trochę taki sezon, że Lech Poznań będący trochę wyżej, no mógłby tutaj naprawdę ten sezon uratować sobie mistrzostwem. Ale no i no jak masz ratować mistrzostwo, jak przegrywasz z Widzewem u siebie, przegrywasz drugi kolejny mecz u siebie, gdzie jeszcze tutaj chyba Maciej rękę na czacie pisał, że o, w telewizji to jeszcze jako tako wyglądało, na żywo, jakbyście tam byli, w tym mrozie, w tym wszystkim i patrzyli na to, co się dzieje, naprawdę odechciewało się wszystkiego. Nic nie broni, niesamowite jest to, jak Lech Poznań, gdy tylko coś osiągnie, jest w stanie błyskawicznie przywrócić, że nie, 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 my tyle to nie chcemy, my wracamy do swojego mema, my wracamy do swojej piwnicy. I tak właśnie jest z Lechem Poznań, mam wrażenie. Za każdym razem, gdy coś osiągnie, później bardzo dużo wysiłku wkłada w to, by to wszystko zaprzepaścić, by znowu stać się... Po prostu obiegowym żartem w piłkarskiej Polsce. Najgorsze jest to, i przygotowywałem się do tej wypowiedzi przez całą Twoją wypowiedź, bo Aha. była już bardzo bolesna. Jakieś cztery, być może pięć westchnień takich zrobiłem podczas Twojej wypowiedzi, bardzo mocnych, bo pamiętajmy o tym, że my wszystko mówiliśmy, i tutaj czat też wywołał, że ważna jest konsekwencja, żeby budować rankingi. Ważna jest konsekwencja po to, żeby nie roztrwonić tego potencjału całościowego, żeby nie roztrwonić na przykład frekwencji na trybunach, która potrafiła sięgać 40 tysięcy, żeby nie roztrwonić tego zaufania, które Lech odzyskał po bardzo ciężkich momentach i żeby nie powtórzyć tego, co się wydarzyło przy kadencji Darusza Żurawia. Mhm. Kiedy był sukces, bo tak to trzeba nazwać, a potem trzeba było jechać Dejewskim do Lizbony. I żeby to, tego wszystkiego uniknąć. I żeby dać władzom Lecha namacalny dowód, że słuchajcie, robimy to, weszliśmy na wyższy poziom, i na tym wyższym poziomie teraz potrzebujemy nakładów, żeby się na tym poziomie utrzymać, a może jeszcze wejść kolejny szczebelek wyżej. I to jest najbardziej bolesne, że władze Lecha Poznań tym razem nie zrobiły tak, jak miały to w zwyczaju robić jakiś czas wcześniej. Że no dobra, okej, okay, rozumiemy, że macie swoje ambicje. Ale mamy tutaj bardzo dobrego bramkarza, który ostatnio bronił na jednej z greckich wysp. Był tam naprawdę ceniony, więc to na nim będziemy budować nadzieję na przyszłość. Nie, to jest i bardzo często bywa to podkreślane między innymi przez naszego kolegę redakcyjnego Damiana Smyka, że to jest najdroższa kadra, jaką Lech posiadał kiedykolwiek. Że to są piłkarze najlepiej zarabiający, że to są piłkarze, którzy zostali kupieni za największe pieniądze. No to teraz, nie? To teraz to jest najdroższa kadra. Tak no bo zresztą trudno się dziwić, że to jest najdroższa kadra, biorąc pod uwagę, że gwiazdy ligi zostały w niej utrzymane tak naprawdę. Jeden ubytek jest bardzo drastyczny i bardzo trudny do załatania, oczywiście, nie da się od tego uciec, natomiast bywały sezony, czy bywały takie cykle, bo bardziej to chyba jako cykl trzeba było określić, gdy Lech dosyć często sprzedawał swoich młodych zawodników za dość duże pieniądze, a nie do końca te pieniądze dalej reinwestował w jakieś wzmocnienia składu. Tutaj, tak naprawdę, momentami było awanturnicza polityka transferowa Bogusława Leśnodorskiego. Stare, dobre czasy, Legii Warszawa o liczącej lidze mistrzów, że, Słuchajcie, wiecie co my mamy? Pieniądze. I wiecie co my z nimi zrobimy? Wydamy. Bo wiecie co? Bo możemy. Pach Ali Golizadek, może się go kojarzycie, bo on grał w różnych takich turniejach, co były na TVP. Czasem jego mecze komentował Tariusz Szpakowski. Jeśli Tariusz Szpakowski komentował mecz jakiegoś zagranicznego zawodnika, który przychodzi do Ekstraklasy, to znaczy, że to jest jakiś mega super kozak. Nawet jeśli aktualnie ma pewne drobne problemy zdrowotne, ale na fazę grupową będzie gotowy. I Lech Poznań, który to wszystko zrobił tak jak w teorii powinien czyli nie przestraszył się tego sukcesu, nie zaczął go monetyzować zbyt wcześnie, tylko wręcz przeciwnie bardzo dużo przygotowań poświęcił na to, żeby kontynuować, żeby dalej budować rankingi, żeby dalej wzmacniać tę kadrę, a nie osłabiać. No, i to nic nie dało, to nie dało nic, i ja się boję, że to jest początek takiego kolejnego cyklu dosyć typowego. Słuchajcie, trochę przelicytowaliśmy, więc teraz to musimy troszeczkę się z powrotem przyczaić w okopie i poczekać, aż, aż znowu wykonamy jakiś bardziej frontalny atak. Bo jak widzicie, zapewnienie drużynie potężnych nakładów, zapewnienie drużynie trenera z przeszłością w lidze holenderskiej czy belgijskiej, zapewnienie transferów rodem z Mistrzostw Świata. I tak dalej, et cetera. Nic nie daje. Nic nie daje, więc musimy powrócić do naszej filozofii, którą jest oczywiście minimalizm, tak ochoczo krytykowany przez kibiców. I jeśli mówiliśmy sobie przed sezonem, że to może być moment epokowy, kiedy Lech Poznań, ćwierćwicielista Ligi Konferencji Europy, wykorzystując swoje pieniądze, wykorzystując górkę, którą wyrobił przez lata, wykorzystując to, jak zdrowym organizmem jest jego akademia i w ogóle cała organizacja, jest w stanie być tym pierwszym. Od Legi Warszawa 2013-2013, który będzie kontynuował po osiągnięciu pierwszych sukcesów, no już wiemy, że nie. I to jest bardzo frustrujące, bo boję się, że władze Lecha, właśnie, zwyczajnie zawrócą z tej ścieżki, która wydawała mi się rozsądna, a zaowocowała tym, że dostajesz na dziąsu od piasta gibice u siebie. Chyba mają kasę, więc może, może, jeszcze, może jeszcze nie zwiną żagli, ale to jest, to jest cenna, cenna Kuba refleksja. Ja chwilę, Kuba z czatem, pentosycowa. Specjalnie dla ciebie. GZIRA United, dziewiąte miejsce w maltańskiej Premier League. Mm. Więc klub z Premier League jednak robi większe wiesz, rankingi niż Lech Poznań, także nie masz wstydu. United z Premier League to brzmi inaczej. Właśnie ja apeluję, żebyśmy na takie wewnętrzne potrzeby polskiego rynku nigdy nie mówili GZIRA. Zawsze United z Premier League. Słuchajcie, ale spójrzcie na United Premier League. Oni radzą sobie troszeczkę lepiej niż Lech Poznań, ale to United Premier League. I wszyscy będą wiedzieć, że chodzi o gzire, gzire, stamtąd właśnie. Tak. O, o! Pamiętacie, jak Trnawa strzeliła Lechowi z przewrotki? Tak, gol wieńczący. To był Łukasz Szczecina strzelający przewrotką. Mam wrażenie, że tyle było upodleń Lecha Poznań tej jesieni, że zapominamy o niektórych, bo rzeczywiście ta przewrotka Łukasza Szczeciny to było coś strasznego, to było coś strasznego. Takie e, ostateczny cios. Kurachen, odtąd mecze Lecha będą transmitowane nie poprzez kamerę, a przez fotopułapkę w śmietniku. O. Tomek Kurowski, merytorycznie, dla mnie dużym plusem w pracy Broma jest konsekwentne budowanie Mrozka, który w tamtym sezonie pokazał, że umie, a w tym miał ciężkie wejście. Na tym finał. I borad skrócony, labułę odbudował. Teraz z tego każdy klub z pierwszej linii. No tak, więc są też jakieś plusy, ale uczciwie zauważamy, znajdujemy. Ach, ale swoją drogą to też jest jednak być może wpisane w poznańskie DNA, że no kurde, belem. Dużo zrobiliśmy własnych błędów, dużo rzeczy się nie dało, trochę było niefarta. Ale jeśli ktoś ma się rozjebać na lodzie, to dlaczego nie nasz zawodnik na kilka miesięcy? Dlaczego nie on? Bo przecież wiecie, na lodzie to się fajnie gra w piłeczkę czasem. No chyba, że się gra troszeczkę słabiej w piłeczkę. To wtedy akurat Adres barła wypada na kilka miesięcy, bo na tym lodzie się wziął i wyrżnął. To są, to są te ciężary. To, to jest ten ciężar kibicowania, Lechowi Poznań, że musisz być gotowy na tego typu sytuacje. Że jeśli kogoś trafi śnieżka. No to oprócz pankowa to może też trafić właśnie kogoś z Lecha. Jeśli komuś spadnie lód pod nogi, i on na tym lodzie się poślizgnie, to będzie to pewnie pewnie lechita. I to jest, to jest słabe, to jest słabe. I współczuję bardzo kibicom Lecha Poznań, zwłaszcza, że oni robotę robią jak zwykle bardzo dobrą. To, tak to Kuba jest z Lechem Poznań, że zawsze, kiedy już myślisz, nie no, teraz już naprawdę pójdzie. Już już wszystko wskazuje na to, żeby zrobili ten sukces w pucharach. Mają Van der Broma, dobrze grają, robią transfery, mają fajną kadrę. No to musi pójść. Mają nawet dobry ranking. Zbudowali sobie taki ranking, że będą rozstawieni. I jeszcze nawet jak nie są rozstawieni, bo mieli pecha, to trafili Spartak Trnawa i Dnipro. Czyli w sumie najlepsze, największe możliwe szczęście. I tak wszystko w piach. No niesamowite. Niesamowita jest umiejętność Lecha poznań do rozsypywania się, gdzie absolutnie nie zdarzyło się nic, żeby się rozsypać. To jest zdumiewające, zdumiewające. No szkoda, szkoda. Szkoda Lecha. Natomiast yy, dobra wiadomość dla kibiców Lecha jest taka, że wraca Bartosz Salamon, że Jakub Moder minuty zdobywa i przede wszystkim i to jest ta dobra wiadomość, która kasuje wszystkie inne dobre wiadomości, że już się kończy jesień. <grym> Zaraz będzie spokój. Podobnie zresztą pocieszamy się wśród nas, ŁKSiaków, że się tylko ruch i na dwa miesiące spokój. Dwa długie miesiące będzie można otwierać sobie gazetę, będzie można sobie otwierać telegazetę i nie czytać nic, co mogłoby Cię zdenerwować, bo nie będzie tam informacji o tym, że przegrałeś z Piastem Glicy u siebie, z którym każdy remisuje, nie będzie tam wiadomości o tym, że coś nie zagrało znowu w lidze, nie będzie tam wywiadów z Danielem Myśliwcem, który w bardzo ładny, eufemistyczny bardzo sposób określa Cię jako drużynę totalnie bez pomysłu. <laughs> drużynę, która działa jedynie na podstawie tego, co potrafią jej poszczególni piłkarze a nie na podstawie tego, co sobie wypracowano. To, to niesamowite, że ktoś mógł przeczytać Van den Broma, jak on rzuca im piłkę. Mata no. chłopaki grajta. Niesamowite, że, że ktoś, ktoś mógł się w tym połapać. Ja widziałbym Michniewicza, wiesz? Byłoby... Ja wiem, że część kibiców Lecha na pewno nie będzie chciało Michniewicz, ale uważam, że to było ciekawe. Po prostu z mojej perspektywy, z perspektywy kogoś, kto chce, żeby w polskiej piłce było ciekawie, Michniewicz w Poznaniu to jest sztos. No, w sumie tak jak sobie o tym myślę... To kurde, nawet chyba jeszcze ciekawiej by było niż jakby Marek Paprząk zawitał do, tak. do, do Lecha Poznań. Bo Czesław Michniewicz to jest gość, który no, wraca i jest od razu grzałka i od razu się dzieją rzeczy. Bo pamiętajmy, że Czesław Michniewicz nie przyszedłby do Poznania sam, tylko z Szymonem Jadrzakiem na pierwszej konferencji prasowej. A wówczas mogłyby zajść w sceny w ciepłym poznańskim domostwie. Malzachar pisze Maciej Skorża do Lecha, no to też by było logiczne, ale Maciej Skorza chyba potrzebuje przerwy albo jak chce pracować na rynkach zagranicznych w tym momencie Lech może go nie interesować po prostu no tak, to, to swoją drogą, natomiast no, mimo wszystko wydaje mi się, że przez jakiś czas pracować nie będzie jeśli chodzi o tych następców potencjalnych ja myślę, że obsada trenera to jedno ale ja bym chciał, żeby team menedżerem w Lechu Poznań został Jakub Kwiatkowski, bo wydaje Oczywiście. mi się, że 125-krotny reprezentant Polski to jest coś, co, czego nie da się tak naprawdę wypracować z miejsca. Nie da się zakupić tego rodzaju jakości od tak. To, to trzeba mieć wypracowane, a wydaje mi się, że Jakub Kwiatkowski teraz mógłby Lecha podnieść i, i w jakiś sposób sprawić, żeby znów te, ta liczba zwycięstw przewyższała liczbę meczów rozczarowujących. Przypomnijmy bilans Jakuba Kwiatkowskiego w reprezentacji Polski. Ponad 60 zwycięstw. 33 porażki zaledwie. 125 metrów, 61 zwycięstw. No to jest, to jest bilans naprawdę dobry, choć Jakub Kwiatkowski w swoim oświadczeniu skromnie powiedział, że nie najgorszy, ale my, obiektywni, ci, którzy mogą na to spojrzeć z boku, możemy powiedzieć, że to jest bilans dobry. Może tak. nawet bilans świetny. Zwłaszcza jeśli dodamy do tego udział w wielkich imprezach, co niekoniecznie musi się udać bez udziału Jakuba Kwiatkowskiego, dobrze o tym wszyscy wszyscy wiemy. A to jest Michniewicz, kurde, tak? Teraz Ale ty, już... co, wiesz co, jeszcze chciałem zostać przy Kwiatkowskim, bo słusznie zauważyłeś, że Kwiatkowski jest dostępny na rynku i w zasadzie jak Kwiatkowski Kuba przyjdzie, nie ma znaczenia, kto będzie trenerem. Nie ma, nie ma. Po co trener? Zwłaszcza, co trener? że trenerem. może zawsze wziąć udział w zwolnieniu trenera, <noise> jak jeśli zajdzie taka potrzeba, zwłaszcza jeśli trenerem Lecha miałby być Czesław Michniewicz. To wtedy mogłoby to różnie się skończyć. A może może nie, może w sumie. A to był taki tandem, właśnie. To było wiesz, że jednocześnie. Michniewicz i Kwiatkowski, nie? No, Kwiatkowski i Michniewicz. I współpraca. Byli nam, wyszli z grupy na Mistrzostwo Świata, więc myślę, że czas na wielkie reunion. Kuba, znów Hubas, Bubas. Drogi Hubasie, Bubasie, już ostatni komentarz czytam, ale doceniam wspaniałą formę dziś. Przed treningiem Brąbi idzie do kantorka po Gałę. Gwizdek i stoper. Niezbędnik w isty Pięknie. I Michał Esz. Chwalmy Puszczę, że daje nam, maluczkim, nadzieję, że własnymi rękami pomimo, że wszyscy psy wieszali, można się dorobić. Mm, ja wolałbym w Puszczy nie chwalić na razie. <laughs> Bardzo mi jest smutno jak patrzę, że można być Beniaminkiem i być nad kreską. Znaczy nie uważam, że Puszcza się utrzymała, ale już sam fakt, że teraz jest nad kreską, to to jest coś niesamowitego. Trzy perspektywy... zwycięstwa w czterech ostatnich meczach Puszczy. Z perspektywy innych Beniaminków to bardzo, bardzo dużo. To jest naprawdę niesamowita liczba zwycięstw. Chciałbym tyle w sezonie mieć, co ma Puszcza w ostatnich czterech meczach, bo no, nie zapowiada się. Na razie. Jeśli o to chodzi, wywołałeś temat ewentualnych następców Johna Vandenbroma. A jak ty myślisz, czy on w ogóle jeszcze ma szansę na utrzymanie posady, chciałem Cię zapytać? Myślę, że ma, bo zasługi wiosenne były duże, ale myślę, że ma małe. Gdyby Lech, Lech, Jedynym atutem, rozmawiałem o tym z Damianem, Damian twierdzi, że największym atutem Vandenbroma w tym momencie jest brak przekonującego następcy. Nie ma mhm. kogoś takiego. Takiego bezpośrednio, ale zastanawiam się, czy to, czy to czy na pewno. No bo być może to po prostu polega na tym, że OK, to trzeba kogoś. No, czy Lech nie miał mieć tego scoutingu trenerów takiego do przodu, że jakby co, to już mamy gotowców? Więc może kogoś ma, może są jakieś nazwiska. A jeśli to zarzucili, bo mówi, nie, teraz tego nie potrzebujemy, bo zrobiliśmy ćwierć ligi konferencji, to to też jest opuszczona garda z pokory. Bardzo prawdopodobne, że nie ma. Skoro, skoro Damian tak mówi, a Damian raczej pewnie jest tematu blisko. No nie wiem z tym chyba, chociaż możliwe, że chodzi też o kwestię jakiegoś szerszego pomysłu, no bo wydaje mi się, że i Marek Pabszn, Czesław Michniewicz, którzy są dostępni, to nie są jakieś bardzo złe opcje. Takie, że Lech mógł powiedzieć Nie, słuchajcie, nie widzę na rynku żadnych opcji. Widzę tylko Jakuba Kwiatkowskiego jako team managera, ale poza tym to no nie ma nie ma, nie ma, nie ma nie ma stanowisk dla ludzi z naszym wykształceniem. Nie ma ludzi z takim wykształceniem, jakie jest wymagane na naszym stanowisku trenera, bo ja bym wskazał tak jak zresztą ty wskazałeś ciekawych, ciekawe kandydatury e, zastanawiam się, bo część osób też pisała, widziałem na czacie że czas na jakiegoś młodego, zdolnego takiego, który, który będzie głodny sukcesów, na przykład kogoś takiego pokroju Macieja Kędziorka ale nie, już jednak nie, choć było blisko to jednak już nie e, a jestem ciekawy, bo w sumie chyba grają teraz ze sobą Maciej Kędziorek oraz jego były pracodawca. To będzie interesujące starcie. Myślę, że ma faworyta, ale nie jest to ten sam faworyt, który jest faworytem Bukmacherów No, jeśli, jeśli kędziorek wygra, no to już naprawdę pan Wanden może nawet nie wracać do Poznania. Moim zdaniem. Bardzo prawdopodobne to jest. Bardzo prawdopodobne. Daniel kubica Aha, Ta piłka nożna to jest bez sensu. A w ogóle wiesz, co ci powiem? No. Że dla Johna Vanden Broma, i tak, nawet jeśli by został zwolniony już teraz przed meczem z Radomakiem to będzie jego druga najdłuższa fucha od Alkmar. Nie, pierwszy, najdłuższa fucha od Alkmar. Bo on potem w Utrechcie był 39 meczów, potem w Gę 60 meczów, w Alta Wun w ogóle 7 meczów. To interesujący przerwnik. No i jedynie w Alkmar zagra, zagrał miejsce na dłużej. Teraz Lech jest porównywalny trochę do Underlechtu, można powiedzieć. No, w Underlechcie był trochę, trochę dłużej. Ale generalnież nie jest to trener, który w jednym miejscu. Termin ważności Broma właśnie się kończy. No właśnie pomijając to Alkmar, tą bardzo długą przygodę z Alkmar, no. to taki nie był trener, który no. buduje wszędzie dynastię. No ale a nie, może jeszcze w Lechu się odkuje, może jeszcze zbuduje dynastię w Lechu Poznania, a może i to bardziej prawdopodobne pewnie, że niekoniecznie. Daniel Kubicki pyta na Skuba, czy poruszaliśmy temat tego filmiku, który wrzucił Mateusz? Otóż tak, i czy wygodnie wam w Wistuli? Bardzo mnie cieszy, że ktoś mówi, ktoś nas posądza o posiadanie rzeczy z takiej marki jak Wistula. Mówię teraz zupełnie serio. Marynarka kupiona na targu w drzewicy i spodnie za 50 zł. W, w tym w galerii łódzkiej jest na samej górze taki sklep, tam jest coś przecenione, tam jest half price. I w half price to są spodnie za 50 zł. Tyle z tej listoli właśnie. A ja rozumiem, że ty weekend byłeś włączony, bo ja wiem o co chodzi z listulą, a ty nie wiesz, o co chodzi. Z a co chodzi z listulą? No, przypomnę ci, że nie tak wcale dawno temu byliśmy w pewnym quizie na pewnym kanale. I to no nagród tak. była Wistula. A to ta Wistula, rozumiem, rozumiem. No, muszę powiedzieć tak, jak otrzymałem ten prezent, to wiedziałem, że moje życie już nie będzie takie samo, jak przed tym, gdy otrzymałem ten prezent. Eee, pytacie nas obu, czy lubimy się ubrać czasem w Wistule i ruszyć na miasto? Otóż jeszcze na razie nie, bo czekamy na przyjście w paczki z tą wistulą. Na razie jest to trochę tak jak z tym jak z tym trofeum, co dostaliśmy wetoto, Co dostaliśmy i nam je zabrali zaraz. I na razie tak, tak samo tu jest. Trochę tak. Znaczy nie jest to oczywiście żaden skandal, bo, bo tak no. to zwyczajnie wygląda, no ale pobrano od nas rozmiary, no i dopiero dostaniemy te, te rzeczy z Wistuli, no bo trudno by było jest. jakby nam XL-ki, znaczy mnie dali XL-kę, e, sweter znaczy, generalnie trudno jakby mi nie dali sweter, no, to to, yy, trudno jakby mi dali sweter jeszcze nie w tym rozmiarze, więc, więc czekamy yy, czekamy na, na paczkę yy, i wtedy dopiero zadamy szuku łódzkim jeśli i zdecyduje się na nie wyjść. Tak, fan widoku z okna Michała Pola, czy na targu w Drzewicy był karton do mierzenia? Oczywiście te spodnie były mierzone na pace ciężarówki w kartonie, na kartonie. Jak miejsce? Dwie koszule w cenie jednej. I w jednej z tych, z tych koszul przyszedłem wczoraj na naszą firmową wigilię. Więc no powiem szczerze, jak spojrzałem w lustro, to pomyślałem sobie, kurczę, wyglądam jak człowiek. Rzadko mi się to zdarza, ale wyglądam jak człowiek. Natomiast zachowałem pewien balans i założyłem moje sportowe obuwie i jeansy po to, żeby jednak cały czas. Całym swoim jestestwem podkreślać, że nie pasuje do świata koszul i marynarek. I to mi się w pełni udało. Nawet y, chyba w fotobudce byli zaskoczeni. I taktownie ucięli mnie przy kolanach, żeby nie było widać, co mam na myśli. Ja całą swoją obecnością również chciałem podkreślać, że nie pasuje do świata, i tutaj mogę zrobić kropkę po prostu. <laughs> a ten, wiem, co miałem ci powiedzieć, a ci nie no. powiedziałem. Problem nowy wyszedł. Problem, nowy wyszedł. Nowy Oto. album problemu jest. Mam go już we Furze. Wziąłem tylko. We Furze teraz nie mam odtwarzacza, odtwarzacza CD. Mam tylko. Tylko mam taki na USB, ale wziąłem i kupiłem cyfrowo. W ogóle okazało się, że MPIK prowadzi sprzedaż. Możesz sobie wejść na stronę mpik i sobie kupić album jakiś w MP3. Hmm. No i sobie kupiłem, sobie zgrałem. Pomyślałem sobie, że w stosunku do lat mojego dzieciństwa, kiedy też otwierałem sobie stronę, ściągałem MP3 i miałem to trochę się zmieniło, że teraz jeszcze w międzyczasie jest ten przelew. Wcześniej te, to był element pomijany, że po prostu logowałeś się na tę stronę, pobierajesz MP3, zgrywałeś i miałeś na USB. A teraz jest gdzieś po drodze jeszcze konieczność zalogowania się do banku, wysłania przelewu i dopiero wtedy te MP3 do Ciebie. Więc to jest obraz tego, jak, jak świat się zmienił. Natomiast zmierzałem do tego, że ten album nie rozczarowuje pod względem tematycznym. Nie rozczarowuje pod względem tematycznym. Trochę się obawiałem, czy historie o dilerze mhm. będą przynajmniej w połowie kawałków, ale są. Nawet bym powiedział, że 75% to historie o dilerze. Wbrew pozorom nigdy się nie domyślisz. Możesz zgadywać ile chcesz. Jak myślisz? Czy żywot dilera popłaca? No jest taki słodko-gorzki. Zaczyna się dosyć słodko, a później jest tak trochę gorzkawo. Tak bym strzelał, ale pewnie pudło. No, masz rację. Tak to bywa, niestety. Tak to bywa, jeśli chodzi o żywot dealera. Że to nie jest od razu takie jednoznaczne, że, że same sukcesy, że to, to różnie jest z tym, z tym żywotem dealera. Ale podoba mi się, bo została stworzona oficjalna lista w ilu kawałkach, jeśli chodzi o, o nowy album problemu. Pojawiają się różne weczy, że tak to określę szumnie, że, że rzeczy, bo ta lista, taki diagram właściwie z Excela jest bardzo rozwinięty. Tam masz 23 tak naprawdę nagrania i na tym diagramie masz wyszczególnione narkotyki, alkohol, samochody, przestępstwa, dziewczyny, pieniądze. I Praktycznie w każdym pojawia się coś. Nie ma, chyba jest jeden albo, albo dwa takie kawałki, gdzie nie pojawia się żaden z tych elementów. Natomiast to, co zwraca uwagę, zespół Problem postawił na dwa single, znaczy trzy single, dwa pierwsze: Nicea oraz Mayday. I to są dwa utwory, gdzie pojawiają się wszystkie te elementy. Narkotyki, alkohol, samochody, przestępstwa, dziewczyny, pieniądze. Więc wiadomo było, czego oczekują słuchacze. Słuchacze to dostali. Dostali komplet, poker. Tak naprawdę od razu wyłożone karty. Bardzo się cieszyłem jako słuchacz, bo jak wiadomo, nie lubię, kiedy mój ulubiony artysta eksperymentuje. Problem, nie postawię na eksperymenty. Zresztą jak gdzieś pojedziemy kiedyś, to będziesz miał okazję się posłuchać, bo mam to w tak, czy chcielibyśmy teraz, żeby na Martyniok nagrywał egzystencjalne piosenki w stylu Pink Floydów? Czy chcemy, na żeby nagrał na kolejną piosenkę o tym, że bardzo kocha po prostu świat. Ale. Yy, obierze świat. Czy w utworze a pojawia się Marcin Bułka? Otóż nie. Marcin Bułka pojawia się w Ligłę jedynie. I ewentualnie w programie Bonjour Ligue 1, yy, gdzie też można jego nazwisko czasem yy, zauważyć. No, to podzieliłem się z Tobą albumem Problemu, który jest. W ogóle jest koncepcja taka, że jest tam siedem utworów, które są nazwane tak siedem grzechów głównych. I to są takie krótkie historie. No właściwie na cztery czy osiem wersów o chciwości, łakomstwie i tak dalej. Interesujący patent. No, widziałem go tylko 100 tysięcy razy w różnych miejscach, więc cieszę się, że i Problem postawił na właśnie taką, taki koncept, taki, taki pomysł, taką ideę, która została zrealizowana na albumie. Bardzo no. lubię koncept albumy, To muszę przyznać. Mój ulubiony z koncept albumów, jeszcze w sumie trochę jeszcze czo, czasu właściwie mamy, to się tym podzielę. E, mój ulubiony koncept album to jest chyba Original Pirate Material, tak mi się wydaje. Nie, przepraszam. E, nie, dobrze mówię, albo źle mówię. Nie, chyba źle mówię. A grand don't come for free, tak mi się wydaje. The Streets. Gdzie jest opisana historia, bardzo taka szeroka, gdzie w pierwszym utworze autor podaje listę rzeczy, które ma do zrobienia, tak jakby. I tam jest coś w stylu, że no, nie ma nic prostszego, niż zrobić to, 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 to i po kolei. I potem się okazuje, że nic mu się nie udaje, nic mu nie wychodzi, wszystko dzieje się źle. I pomyślałem sobie, że to jest koncept album, który zwyczajnie jest życiowym koncept albumem, bo byłby nieżyciowym koncept albumem, album, gdzie wszystko by się bohaterowi, podmiotowi lirycznemu udawało. Więc bardzo, bardzo ten album lubiłem i często do niego wracam. Tylko właśnie muszę sobie przypomnieć, który to jest z albumów, The Streets, bo. No, bo. Tak, nie, Egrand.com, proszę. Już teraz się upełniłem dla serdecznie. mnie takie dwa koncept albumy w historii muzyki to na pewno Animals Pink Floydu, gdzie jest Dogs, Ships, yy, Dogs, Ships, co tam jeszcze jest? No i jest tak opisana ze strony żywotu człowieka, e, tego kto jest w jakich jakby takich grupach. Nie? I świetna muzyka też jest. No i mezomezokracja jednak, prawda? To są te dwa takie muzyczne kamienie milowe. E, zdecydowanie, gdy słucham Aniele jest też mikrofonu muszkieter, no to jednak jest to. Mikrofon muszkieter to, to nie są. To jest tak, kurachen przypomina, e, tak i oczywiście ziewać mi się chce też jest w tym, w mezokracji, no to są porównywalnej rangi, e, przeboje muzyczne. O, Wado podpowiada, jeszcze tylko dla dorosłych Oestera, tak? Zdecydowanie, ale o tym chyba nawet kiedyś opowiadałem. Na moich przygodach z tym albumem, więc, więc nie będę tego, tego powtarzał. Natomiast jest też jedna rzecz, którą w sumie warto polecić naszym, naszym widzom, tylko nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna właściwie, dlatego wpiszę szybko w, na Facebooku. Pamiętasz Melodromsa, Melodromę tak? e, autora? I Melodroma miał kiedyś niesamowity cykl. E, I to był cykl, który okazało się, że jest cyklem dopiero na samym końcu i to było coś, to y, Opus Magnum, tak, dobrze mówię? Opus Magnum, jeśli chodzi o melodromę, chociaż wszystko, co robił, było dobre. Pamiętam, że y, y, był chyba prekursorem nitek twitterowych, które, tak. y, które się super kreowały, na przykład trenerzy drużyn mistrzostw świata, jako Źli y, z Bonda i tam był Renard jako jeden z pierwszych, Herve Renard, który wyglądał zdecydowanie jak, y, jak niemilec. Natomiast to jego y, Opus Magnum, to jest y, Tekst, znaczy tak, tekst, zbiór tekstów. OK Players, kurde, to jest do znalezienia na jego, na jego fanpage'u, ale jest to trochę taki koncept powiązany z albumem Radiohead, chyba, jeśli się nie mylę. O, OK komputer jest, tak, to jest Radiohead, też uwielbiam Radiohead. I z tego co pamiętam, to Melodroms zrobił tak, że każdemu kawałkowi z tego albumu Radiohead poświęcił taki krótki esej o Różnych, różnych piłkarzach. Ciekawe. I dopiero na samym końcu te teksty się pojawiały w jakimś tam następie, a dopiero na końcu zdradził tytuły i okazało się, że tytuły są przyporządkowane do albumu. No i całość powstała jako o, mam na, na, nawet tytuł Scary Monsters, Super Heroes and OK Footballers. I Fajne. pamiętam, że tam był jeden esej, który był dla mnie absolutnie niesamowity. No bo wiadomo, jak to, jak to w życiu część historii jest trochę bardziej wesoła, część trochę. Trochę mniej, natomiast serdecznie polecam, właśnie do tego, do tego momentu przewijam. Kawałek o Sali, o Emiliano Sali, czyli piłkarzu, który zginął w katastrofie lotniczej. No, jak to czytałem, to naprawdę mocne. Ciary na plecach, i, i to jest coś, coś niesamowitego. Więc, więc polecam. Melodroma jest cały czas na Facebooku. Chyba nawet jak skończymy poranek, to sobie odświeżę te teksty, bo są zwyczajnie kapitalne. I, I zawsze będę do nich wracał. Jak sobie przypomnę, tak jak teraz sobie przypomniałem. Dwa komentarze Kuba na czacie. Kurachen, smerfne hity, Volume 2 na kasecie. To też w pewnym sensie koncept album. W pewnym sensie, tak, w pewnym sensie tak. Nie da się tego ukryć. Kurczę, nie wiem, dlaczego twórcy rzadko się decydują na takie, koncept na takie albumy. Koncept albumy. Wydaje mi się? No. Tak mi się wydaje, że można by było użyć tego określenia w stosunku do albumu Quebo, który jego konceptem było to, żeby nagrać numery w stylu różnych miejsc, które odwiedził. I nagrać też tam klipy. I jest numer taki na wskroś rapowy nagrany w USA. Jest numer Luis Nazario Dalima nagrany w Brazylii, gdzie, gdzie też muzycznie słychać duże inspiracje brazylijską muzyką. Więc to chyba też taki fajny koncept. Że historia nie jest jakby w pełni spójna, natomiast no, koncept na to, żeby z różnych miejsc przywieźć numery, to, to było fajne. Paweł Ratajczyk, Powstanie Warszawskie, ocze. Rzeczywiście to jest świetny koncept, album. Bardzo dużo go słuchałem. Stare miasto, Stare miasto, będziemy ciebie wiernie strzec. Fantastyczny, fantastyczny koncept. Album, choć bardzo trudny to było do udźwignięcia, bo łatwo było tutaj być posądzonym o taki skok trochę na, na historię. tak? Ale moim zdaniem Laocze udźwignęło i oddało po prostu e, honor. Także to świetna, świetna płyta. I Sumeron pisze: Kocham Grudziądz i Janetę. Warto, warto. warto. Grudziąc, spoko, byliśmy. Kupiliśmy tam czapki. Furtek. Polecam też Taxi Łony, kapitalny koncept album, bardzo literacki. Też potwierdzam generalnie od Łony. Praktycznie rzadko zdarza się tak, żeby wziąć coś i być bardzo rozczarowanym. Łona jest zwyczajnie mocnym gościem, jeśli chodzi o rapa, ale też jeśli chodzi o pisanie. Szymon pisze, czy przepraszany było. Chyba jeszcze nie, więc przepraszamy za wszystkie uchybienia. Chyba czas, nie? Powoli Tak. Czas przeprosić za to kim jesteśmy i jak się prezentujemy, więc to czynimy, a czas też chyba powoli się wegnać, bo to już dziesiąta na wybija, na zegarkach różnych. Sejm zaczyna nadawać, już cały YouTube się wyłącza się w tym momencie, bo teraz wszyscy sejm będą oglądać. Naprawdę? Sejm? Się zaczyna? Już? No. Tak nagle? No. dobrze, to niech się Wiesz zaczyna. Chcę rozkręcać bo... zaraz, wczoraj chyba, 200, chyba 300 tysięcy oglądało nasz. O ja pierdykam. To no dobrze. A, Daniel Kubicki. Za nie, ale za to zwycięstwo w quizie to wypada. Tak nas zawieść. No przepraszamy za, za zwycięstwo w quizie, ale mamy na swój sprawie to, że się nad nami rywale zlitowali. Jakby Bożo z Arturem zaczęli wymieniać no, wszystkich piłkarzy, którzy zagrali jednocześnie w Barcelonie i Bayernie, to byśmy się zesrali namiętowo, że tak nieładnie to... lekceważyli nas i to jest piękne. Nie warto. Eee... Połowa remisu bo o sukcesie już nigdy nie, nie, nie warto wspominać, ale jest szansa na remis w derbach z życiem czasami. Połową remisu jest sprawienie, żeby rywal cię zlekceważył. To może być też rywal w postaci rzeczywistości. spraw, żeby rzeczywistość cię lekceważyła, a masz jakieś szanse na remis. Niewielkie, ale zawsze. Nawet uks owi się udaje czasem z legiem zremisować, więc czemu miałoby się nie udać zremisować z życiem raz na jakiś czas? Nie za często, żeby to nie weszło w nawyk, ale raz na jakiś Czas. Eee, dobra, dziesiąta jest, więc mm -hmm. możemy się powoli żegnać. Jeśli chodzi o nasze plany, na najbliższy czas, to spotkamy się w czwartek podczas domówki z meczów. Domówka i tetryce w zasadzie i tyle z planu. Tak. Domówka będzie trwać od 18.30 prawdopodobnie do skutku, czyli do momentu, kiedy się zakończy mecz eee, drugi spośród tych, które są zaplanowane. Są dwa spotkania. Legia gra z. Holendrami z AZ Alkmar, natomiast Raków mierzy się z Atalantą Bergamu. Oba mecze będziemy mieli przyjemność dla Was skomentować z Leszkiem i Julkiem. Prawdopodobnie na domówce. W piątek I od z Mieciem. Już normalnie. I z Mieciem. Hmm? Miecie też przejeżdża? Tak. O, no to super, to będzie nas czterech w takim razie. A już w piątek program Tetrycy od dziesiątej już pewnie o to chodzi, ale nie tylko z Matiego domostwa, również segment pucharowy na pewno. Tyle jeśli chodzi o plany. Sponsorem kanału jest Superbet. Link do aktualnej promocji macie pod filmikiem w opisie. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie. I co? To wszystko. Jeszcze dziękuję Mateuszowi, który nas zrealizował. Ja oczywiście dziękuję Tobie, Leszku, że znosisz moje towarzystwo, które zapewne czasem może być trochę irytujące. Chyba na odwrót, ale dziękuję w takim układzie. Tobie, I Kubo, dziękuję Mateuszowi, tobie. dziękuję czatowi też. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki, że spędziliście z nami ten czas i raz jeszcze wysłuchaliście o problemach Lecha Poznań. Lubimy raz na dwa, trzy tygodnie porozmawiać o problemach Lecha Poznań, bo zazwyczaj raz na dwa, trzy tygodnie Lech Poznań daje zupełnie nowe powody do tego, żeby rozmawiać o zupełnie nowych problemach Lecha Poznań, więc jesteśmy Wam bardzo za to wdzięczni. Dziękujemy czatowi, który dzisiaj był w mistrzowskiej formie. I widzimy się już we czwartek. Tyle? To tak. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, do zobaczenia, siemanko.